Przez najbliższe trochę, nawet ponad półtorej godziny będziemy emocjonować się tym spotkaniem, które dzisiaj tutaj w Łodzi już za kilka minut rozgorzeje nam na dobre. Miejmy nadzieję, że oprócz doskonałej atmosfery na trybunach wypełnionych po brzegi tutaj w sercu Łodzi, nie tylko kibicami łódzkiego Widzewa, ale także kibicami gości, będziemy mogli oglądać także doskonałe widowisko na boisku. Widzew stawiany przed tym meczem zdecydowanie w roli faworyta, ale właśnie, czy jest jakieś ale, Marcin? Przede wszystkim, czy Widzew udźwignie rolę faworyta? To jest pytanie, które nurtuje chyba nas wszystkich. Będąc faworytem, jest zdecydowanie ciężej grać niż grać tak bez żadnego ciśnienia psychicznego na karku. Myślę, że poradzą sobie nasi zawodnicy, to tym bardziej, że weszliśmy bardzo dobrze w sezon. Jeden remis, jedna porażka, 5 zwycięstw i mam nadzieję, że dzisiaj podtrzymamy tę pasję zwycięstw i zanotujemy kolejne 3 punkty w naszym ligowym dorobku. Ten start Widzewa w Fortuna pierwszą ligę w sezonie 2021-2022 jest świetny. No może dobry, mogło być oczywiście zawsze lepiej. 5 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. Tak widzewiacy prezentują się na początku tego sezonu. Prezentują się tak, jakbyśmy chcieli, żeby zawsze się prezentowali. Prezentują się na tyle dobrze, że zajmują w tabeli wysokie 2. miejsce. Tuż za plecami Korony Kielce. GKS Katowice w tym momencie jest 13, a to się wszystko wydarzyło za sprawą Skry Częstochowa, która w międzyczasie wygrała swoje spotkanie wyjazdowe z Chrobrym Głogów 1-0 i przeskoczyła właśnie Katowiczan. Chrobry Głogów to jest w ogóle ciekawa historia, łączy Iskrę i właśnie GKS Katowice. Skra grała z Chrobrym w tej kolejce, GKS Katowice 2 kolejki temu, bowiem tydzień temu z uwagi na powołania do reprezentacji GKS postanowił wnosić o przeniesienie meczu. No i akurat GKS tydzień temu nie grał, natomiast 2 tygodnie temu dostał srogie baty od Chrobrego Głogów. Tam był wynik aż 0-4, no i myślę, że zdecydowanie dzisiaj katowiczanie chcą pokazać się z zupełnie innej strony. Porażka w Głogowie 0-4 to była najwyższa porażka w tym sezonie GKS i Katowice. Wszystkie mecze były mniej więcej na styk. Oni przegrywali w 90, remisowali w 90. Tutaj oni walczą do ostatniego gwizdka i chyba dzisiaj będzie bardzo podobnie. Mam nadzieję, że widzewiacy są na to nastawieni. Jedna zmiana w składzie w porównaniu z tym, co nasi komentatorzy w studio zaprezentowali. Niestety w miejsce kontuzjowanego Jakuba Wrąbla w bramce łódzkiego Widzewa pojawia się Konrad Reszka. I to jest na pewno dla tego zawodnika bardzo duże wyróżnienie, bardzo ważne zadanie dzisiaj, żeby z GKS-em Katowice bronić bramki czerwono-biało-czerwonych. Przy tej 17-tysięcznej publiczności, oczywiście dokładne liczby poznamy w drugiej połowie, ale ja już widzę, że ten stadion jest wypełniony po brzegi, wypełnia się także sektor gości. To jest właśnie ta atmosfera, to jest godzina, jak widzę, mistrzów. Jest taniec Eleny, jest to tempo, jest wszystko, co powinno być w takim spotkaniu. Jest doskonała oprawa i miejmy nadzieję, że zadawane teraz przez Marcina Tarocińskiego pytanie na stadionie się ziści, zamieni się w ciało to, o co wszyscy byśmy prosili dzieciaj. Widzę, Łódź pokona GKS Bełchatów. Ruszają do boju. Od środka zaczyna Adrian Błąd. GKS Katowice, Antku. GKS Bełchatów grałby na zielono, a tutaj mamy na żółto, żółto-czarno ubranych zawodników GKS-u Katowice, którzy właśnie rozpoczęli spotkanie, ale piłka na aucie i spokojnie Dominik Kun do Daniela Tanżyny i budujemy naszą akcję od tyłu. Rozpędziłem się strasznie z tym GKS-em Bełchatów. GKS Bełchatów już ligę niżej. Wymienił się trochę miejscami z GKS-em Katowice. GKS-em Katowice ciężko uwierzyć, że dopiero Beniaminkiem Fortuna pierwszej ligi. No niesamowite są perypetie tego klubu w ostatnich latach. No, nie trzeba oddać katowiczanom, że to jest duża firma. Firma, która jest rozpoznawalna w całej Polsce, ale aktualnie no, podobne problemy do Widzewa ma i nie jest w stanie na ten najwyższy poziom rozgrywkowy wrócić. Skoro już ruszyliśmy, skoro już zaczęliśmy to dzisiejsze spotkanie, pora na składy. Zacznę od gości w bramce z numerem 1. Dawid Kudła w obronie, Zbigniew Wojciechowski 21, 3 Grzegorz Janiszewski 26, Michał Kołodziejski i 27 Danian Pawlas. W pomocy Krystian Sanocki numer 10, Adrian Błąd kapitan numer 11, Bartosz Jaroszek 13, Rafał Figielsz 8, Grzegorz Rogala 16 i w ataku zawodnik młodzieżowy urodzony zaledwie w 2002 roku Filip Szymczak numer 17. Trenerem gości jest oczywiście Rafał Górak. Widzę, Łódź rozpoczął w składzie w miejsce kontuzjowanego Jakuba Wrąbla Konrad Reszka z trójką stoperów Krystian Nowak, Daniel Tanżyna i Patryk Stępiński. W środkowej linii mamy w środku Juliusza Letniowskiego, Marka Hanowska i Mateusza Michalskiego. Po lewej stronie jest Dominik Kun, po prawej stronie Paweł Zieliński. Podwieszony pod najbardziej wysuniętego naszego zawodnika, czyli Bartka Gustka, jest Karol Danielak.
A trenerem Łodzian jest oczywiście od początku tego sezonu Janusz Niedźwiedź. Najfajniejsza i chyba najbardziej interesująca zmiana, jeśli chodzi o decyzję trenera Niedźwiedzia przed tym spotkaniem, to jest Dominik Kun na wahadle. Dominik wielokrotnie powtarza w tym sezonie, że on, gdzie mu trener będzie kazał zagrać, to zagra. Nie grał jeszcze na stoperze, tego jestem pewien, i nie grał jeszcze na samej szpicy, na pozycji numer 9. Myślę, że wszystko przed Dominikiem w tym sezonie. Dzisiaj lewe wahadło to jest jego pozycja. Wszyscy spodziewali się dzisiaj w wyjściowym składzie Pawła Tomczyka, ale ostatecznie trener Niedźwiedź postawił na dopiero co wracającego ze zgrupowania młodzieżowej reprezentacji Bartosza Gustka, i to on od pierwszej minuty. Z pierwszą akcją, no akcją to może za dużo powiedziane, ruszyli zawodnicy GKS-u Katowice, wstrzelona piłka w pole karne Widzewiaków z prawej strony, dochodząca do bramki Konrada Reszki, ale spokojnie nasz golkiper przeczytał całą akcję i nie dał się wykazać Szymczakowi. Właśnie Szymczakowi, który jest zawodnikiem młodym, wypożyczonym z Lecha Poznań, i jest zawodnikiem, który też dobrze wszedł ten sezon. Trochę jak Widzew, ale może nie aż tak dobrze. Dwa gole Filipa Szymczaka w tej kampanii Fortuna pierwszej ligi już strzelone, i miejmy nadzieję, że dzisiaj to konto strzeleckie Szymczaka nam nie rozpęknie się jeszcze bardziej. Z lewej strony Widzew, Dominik Kun przy lewej linii bocznej, będą zaczynali od bramki zawodnicy z Katowic. Powalczył Dominik, pokazał się do przodu, pokazał, że chce grać, no ale tam było dwóch, trzech rywali i nie był w stanie ich minąć. Jak to mówią znawcy futbolu, najważniejsza jest pierwsza interwencja bramkarska, więc tą pierwszą interwencję bramkarską u Konrada Reszki mamy już za sobą. Bardzo pewnie wychwycił dośrodkowanie. Tak jak powiedziałeś, Filip Szymczak tam próbował na wślizgu sięgnąć piłkę wrzuconą w pole karne, ale Konrad go uprzedził i spokojnie chwycił piłkę. Katowiczanie rozpoczynają od tyłu, ale bardzo wysoko podszedł Mateusz Michalski, który wyblokował piłkę, która opuściła pole gry. To, co możemy zaobserwować, to Widzewiacy stojący bardzo wysoko. Już się zdążyliśmy do tego ustawienia Widzewiaków przyzwyczaić. To jest do 8. kolejka tego sezonu i Widzewiacy nie zaskakują nas już tym, że grają bardzo aktywnie, ależ teraz niebezpieczny upadek Mateusza Michalskiego. Zawodnicy z Katowic kontynuują grę. Pozbierał się Michalski. Wojciechowski naciskany przez Letniowskiego. Bardzo agresywnie Widzewiacy. To jest ta pozytywna agresja. To jest ta agresja pokazująca, że Widzew chce od pierwszych minut narzucić swój styl gry, narzucić ramy Katowiczanom. No i przede wszystkim, i chyba najważniejsze, strzelić bramkę. Hanusek w środku pola, do prawej strony. Tam jest Zieliński, odgrywa raz jeszcze do Czecha. Pokazują się koledzy do gry, jest Tanżyna, lewa strona boiska, szerzej stoi Dominik Kun, zagranie do środka, był Letniowski, ale był też błąd, bardzo doświadczony zawodnik, który daje sobie radę w GKS-ie Katowice bardzo dobrze od 2018 roku w tej drużynie. Adrian Bond, teraz spójrzmy, właśnie on z prawej strony, dośrodkowanie w pole karne, płaskie po ziemi, wyjaśnia wszystko bardzo bezpiecznie Krystian Nowak. Wydaje się, że miał trochę więcej czasu, ale to była taka interwencja rozsądna, interwencja na zasadzie nie gram ja, nie gra rywal. Tyle. Troszeczkę brakuje mi tego, że Krystian tutaj może nie dostał komunikatu, że jest sam, mógł sobie tą piłkę przyjąć w polu karnym, ale jeżeli już ją ekspediujemy z pola karnego, no to nie na rzut rożny, bo niestety rzuty rożne w wykonaniu przeciwników mogą być bardzo groźną bronią i oni tutaj przyjechali też na pewno po komplet punktów i po stałych fragmentach gry będą próbowali uzyskać bramkę. Poza Krystianem Nowakiem najwięcej centymetrów wydaje się mieć Bartosz Jaroszek. Dośrodkowanie, błąda w pole karne, no i właśnie w kierunku dosyć owłosionego, chciałem powiedzieć nawet kudłatego, ale może by się obraził, Bartosza Janoszka piłka powędrowała. Ostatecznie obok bramki uderzył pomocnik drużyny z Katowic. Dobre to dośrodkowanie błąda. Taka cięta piłka, aż się prosiło, żeby ją przeciąć. Właśnie to zrobił Jaroszek, ale daleko, daleko od dłuższego słupka bramki Konrada Reszki. Widzew nisko rozpoczyna. To jest to krótkie rozegranie. Bardzo nisko ustawiona linia defensywy. Chcemy budować akcję od samej podstawy. Ostre wejście teraz Jaroszka w Letniowskiego. Pierwsza żółta kartka. Mamy dopiero 6. minutę tego meczu, a już ukarany pomocnik drużyny z Katowic. Mamy 6. minutę meczu, ale to już jest trzecie wejście zawodników z Katowic. Wiulka Letniowskiego. Ostre wejście teraz Jaroszka w Letniowskiego. Pierwsza żółta kartka. Mamy dopiero 6. pola właśnie grozi im ze strony Jurka Letniowskiego. 3 razy już przekasowany, ale wracając do tego, jak oni ustawili się do tego spotkania. Mówię tutaj o Katowiczanach. Oni wyszli dosyć wysoko, ale grają bardzo, bardzo, może nie tyle ostro, ile po męsku. I my tę męską walkę wręcz musimy w środku pola wygrać. Wydaje mi się, że ta drużyna, która szybciej opanuje piłkę w środku pola, która szybciej opanuje środek pola, będzie tą drużyną, która będzie wiodła prym w tym spotkaniu. Wydaje się, że wszystkie atuty są po naszej stronie, że akurat Widzewiacy mają wszystko, czego chciałaby drużyna Fortuna pierwszej ligi do opanowania środka pola, no bo jest i Hanusek, jest i Letniowski. Każdy myślę, trener w tej lidze chciałby mieć takich zawodników do dyspozycji. Teraz właśnie Letniowski mija Figla. Letniowski zatrzymał się na Jaroszku. Piłkę odzyskuje Guzdek. Bardzo ambitnie Bartek powalczył z lewej strony. Dominik Kun, za jego plecami Letniowski. Kun
Kun kontra Wojciechowski, Kun wpada w pole karne, Kun, czy był faulowany? Arbiter pokazuje, że faulu nie było. Piotr Urban macha ręką, nie, panie Dominiku, bez faulu gramy. Dominik Kun raz jeszcze w polu karnym, zastawia się tyłem do bramki. Ale jest sygnalizacja bocznego sędziego, mamy spalonego. Jeżeli chodzi o sytuację tutaj z Dominikiem Kunem wbiegającym w pole karne, lekki kontakt między nim a zawodnikiem Katowic był, ale wydaje mi się, że jednak nie było to na rzut karny, chociaż sędzia każe wstrzymał grę. Wydaje się, że to akurat sędzia techniczny arbitrowi Urbanowi wskazał, że mogą być jakieś wątpliwości. Nie, będzie żółta kartka. Zapodejrzewam niecenzuralne słownictwo trenera Rafała Guraka. No już druga żółta kartka dla GKS-u Katowice w tym meczu, mamy dopiero 8 minutę, ale trener Gurak widocznie sobie zasłużył, bowiem sędzia techniczny Albert Różycki z Łodzi zaznaczył właśnie sędziemu głównemu, że trener Gurak trochę przedobrzył. Nie wiem, jakie to było natury przedobrzenia, ale można się śmiało domyślać, że po prostu nerwy Gurakowi puściły. Faul w środku pola, będzie Widzew zaczynał od rzutu wolnego. Bym jeszcze wrócił do tej akcji sprzed chwili, bowiem Kun pokazał nam się w bardzo ładny sposób. Przywitał się z tym spotkaniem z dużą dynamiką, na dużej prędkości. Wszedł w pole karne, mimo że tam było trzech, nawet czterech rywali momentami. Minął jednego, drugiego, na trzecim się już zatrzymał. Były drobne wątpliwości, czy przepisowo został Kun zatrzymany, czy nie. No ale gramy dalej. Prawa strona, jest Paweł Zieliński. Dogranie szerzej, teraz przy piłce Hanusek, blisko chorągiewki. Hanusek poszukał tym podaniem Danielaka, nie znalazł. Tam było aż gęsto od tych żółto-czarnych strojów drużyny z Katowic. Wychodzi GKS, próba przyspieszenia gry przez Fidla, ale wszystko przeczytał doskonale Letniowski. Taka rola może nietypowa dla Julka, rola, którą raczej pełni Marek Hanusek, rola destrukcyjnego pomocnika. No ale Hanusek to jest w ogóle człowiek orkiestra, nie dość, że destrukcja, to jeszcze konstrukcja i wszystko. Jakbym go poprosił, że mi dom zbudował, też by sobie z tym Czech poradził. Dość powiedzieć, że to jest zawodnik, który został wybrany z zawodnikiem lata w Fortuna pierwszej lidze i myślę, że jak najbardziej zasłużenie, bo my się grą Czecha w tym sezonie szczególnie zachwycamy. Widzew od defensywy, Krystian Nowak, naciskany przez Szymczaka. Nowak pod presją wybił do nikogo. Jest Figiel, Figiel poszukał tym podaniem błąda, ale Nowak naprawił swój błąd. Jak widzimy, kiedy łodzianie są przy piłce na własnej połowie, bardzo szybko zawodnicy GKS-u Katowice podchodzą pod nich, nie pozwalając rozegrać piłki od tyłu, a kiedy widzewiacy przesuną już się na połowę GKS-u Katowice, wtedy ich zasieki obronne ustawione są od 30 metra. Tam jest gęsto, tak jak powiedziałeś, 7-8 zawodników Katowic. Oni bardzo blisko siebie trzymają formację, tak żeby widzewiakom było jak najtrudniej ich pokonać, ich własną bronią. Teraz mamy Julka Letniowskiego, który podaje na lewą stronę do Dominika Kuna. Dominik wejdzie chyba w dribbling, a jednak nie, odgrywa do Julka. Julek niedokładnie do Dominika Kuna i od bramki rozpocznie Dawid Kudła. Był to taki zalążek takiej gry, którą na pewno chcieliby widzewiacy na tym lewym skrzydle konstruować, bo skoro już podłącza się wyżej jeszcze Juliusz Letniowski, skoro Kun jest bardzo blisko linii bocznej, on też się prosi o taką dwójkową wymianę piłki. Właśnie próba takiego zagrania była widoczna w sercu Łodzi przed chwilą, no ale odrobinę dokładności Letniowskiemu brakło. No i teraz spójrzmy, bowiem GKS Katowice gra podobnie do Widzewa, też krótko od bramki, bardzo, bardzo nisko stojąca linia defensywy, próba budowania ataku pozycyjnego od samiutkich podstaw, praktycznie od własnej linii końcowej, już nawet nie od własnego pola karnego, no ale ta próba spełzła na niczym, bowiem piłka przy nogach Konrada Reszki. Długie podanie na Mateusza Michalskiego. Michalski powalczył z Janiszewskim, jest Anżyna. Widzewiacy z piłką na własnej połowie. Kun przy nim Figiel. Figiel, wydaje się, że był faulowany przez Letniowskiego. Sędzia nie reaguje, oddał tu Widzewiacy. Bardzo szybko trener Niedźwiedź podrzucił piłkę do Dominika Kuna, abyśmy rozpoczęli z szybkim atakiem, jednak w środkowej strefie boiska Danielak starł się z Sanockim i rzut wolny dla GKS-u Katowice. GKS Katowice bardzo dużo zmian poczynił względem tego ostatniego ligowego meczu z Chorobrym Głogów. Tak jak już mówiłem na początku tej transmisji, my się głowiliśmy z Marcinem, co ten Gurak wymyślił, gdzie zagra ten Wojciechowski, gdzie ten Gurak tego Rogale ustawi. Ostatecznie tych zmian jest bardzo, bardzo dużo, a wysoko prezentuje nam się Danian Pawlas, zawodnik, który grał zwykle na lewej stronie obrony. Teraz do niego zagranie, prawe skrzydło Pawlas, wrzucenie piłki w pole karne, już na 11 metrze są zawodnicy z Katowic. To
Katowic, Szymczak próbował strzału, jeszcze sygnalizuje, że był kopnięty od tyłu. No faktycznie ten strzał był na tyle niecelny, na tyle kiepski, że może i tam jakiś kontakt był, ale znowu sędzia Urban pokazuje w takim swoim, można powiedzieć, stylu, bowiem drugi raz taki gest arbitra dzisiejszego spotkania, że nie, kiwa palcem jak takiemu małemu brzdącowi, co na rozrabiał. Nie ma faulu, nie ma rzutu kornego, nadal będzie 0-0 przynajmniej w ciągu najbliższych kilkudziesięciu sekund. Widzę od własnej bramki z 5 metra zacznie nawet nie Konrad Reszka, a de facto Krystian Nowak. Znowu bardzo nisko ustawieni widzewiacy, znowu bardzo mozolnie będziemy budowali ten atak pozycyjny. Chce grać piłką trener Niedźwiedź, świetnie wychodzimy spod pressingu Katowicza. Michalski z lewej strony, za jego plecami jest Kun. Próbował do niego odegrać Mateusz Michalski, ale świetnie wrócił figiel. Musimy tutaj wrócić do postawy Mateusza Michalskiego w tej akcji. Kapitalne przyjęcie kierunkowe. Jednym przyjęciem zwiódł swojego przeciwnika, który pobiegł w lewo, Mateusz w prawo i miał kilka metrów, jednak szybka asekuracja drugiego zawodnika z Katowic i piłka na aucie. W środku pola Juliusz Letniowski schodzi jeszcze głębiej. Letniowski rozegrał szerzej z Hanuskiem. Hanusek do prawej strony. Tam jest, a jakże, Paweł Zieliński. Przy nim tylko jeden rywal, Zieliński. Chciał rozegrać to dwójkowo z Danielakiem. Danielak poszedł w dribbling. Zieliński coraz bliżej pola karnego widzewiacy. Wstrzelenie piłki pole karne jest przy piłce Guzdek. Guzdek w takim snajperskim typowo stylu poszukał strzału. Miał jednego zawodnika na plecach. Nabił jego nogę strzelając z półobrotu. Będziemy mieli rzut rożny. Dobre zachowanie Bartosza Guzdka. Jak taka hiena pola karnego zachował się młody napastnik łódzkiego Widzewa. Bardzo dobry instynkt naszego młodego zawodnika. Tak jak już wspomniałem, wracającego ze zgrupowania reprezentacji, na pewno z dużym bagażem doświadczeń, na pewno z zupełnie innym nastawieniem do gry, może nawet jeszcze lepszym. Bartosz Guzdek rośnie z każdym meczem, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, jak on wygląda, jak on się zachowuje, jakby był już takim doświadczonym zawodnikiem, a teraz jeszcze to powołanie do reprezentacji. Te dwa spotkania zagrane w tygodniu przeciwko Włochom, przeciwko Portugalczykom, przeciwko zawodnikom, którzy są na bardzo wysokim poziomie, buduje tego chłopaka, buduje jego morale. Muszę ci przerwać, miałem dośrodkowanie Juliusza Letniowskiego. Dobry strzał, bardzo dobry strzał. Krystian Nowak głową próbował skierować futbolówkę do siatki rywali na posterunku Dawid Kudła. Tak jak chwaliłem wcześniej Adriana Błonda za dośrodkowanie z rzutu rożnego, tak teraz Julek Letniowski równie dobrym zagraniem popisał się z zupełnie innej strony boiska. Nowak dołożył głowę, ale troszkę za lekki chyba był ten strzał. No i przede wszystkim Kudła, doświadczony golkiper, bardzo dobrze przesunął się w kierunku dłuższego słupka bramki. Spokojnie złapał, kolokwialnie mówiąc, piłkę w zęby. Właśnie on przy piłce rozgrywa. Dalekie podanie do lewego skrzydła. Jest tam Stępiński. Są przede wszystkim widzewiacy. Zadbaliśmy o to, żeby tyły zabezpieczyć. Zieliński do Reszki. Dla Reszki to na pewno jest sytuacja taka nie do końca komfortowa. Zgłaszany przed tym meczem był do gry Jakub Wrąbel. Jak tylko się dowiemy, co z golkiperem, tym podstawowym golkiperem Widzewa się zadziało, na pewno Was o tym poinformujemy. Na razie słupków bramki Widzewa broni Konrad Reszka. GKS od autu. Już przy piłce Jaroszek. Jaroszek rozgrywa z Błądem. Nawet widzewiacy sobie poradzili z takim doskonałym balansem ciała Błąda. Jest Letniowski do prawej strony. Tam Zieliński. Spokojnie ze Stępińskim. Stępiński minął już połowę boiska. Raz już widzieliśmy taką akcję. Już raz tak dograł Stępiński. Nie ma tego, który wtedy akcję finalizował, czyli Fabio Nunesza, ale jest Patryk Stępiński. Nunesza nie ma nawet na ławce. To jeszcze jest efekt tego urazu, który zgłosił przed meczem z Odrą Opole Portugalczyk. Nie ma na ławce także Abdullah Aziza Tetecha. Oni co prawda trenowali już powoli z drużyną w tym takim normalnym trybie, ale jeszcze potrzebują czasu, żeby dojść do siebie. Z lewej strony teraz Zieliński. Zamienili się wahadłowi łódzkiego Widzewa. Na prawą stronę przeszedł Dominik Kun, na lewą ale Paweł Zieliński. Ale będziemy mieli rzut rożny. Sędzia, asystent zasygnalizował, że piłka opuściła las gry całym obwodem i z drugiej strony boiska w porównaniu z poprzednim rzutem rożnym będziemy mieli wrzutkę. Myślę, że Julek Letniowski będzie do tego podchodził, bo te jego wrzutki sieją sporo zagrożenia. No tym razem zmiana. Dominik Kun będzie dośrodkowywał w pole karne GKS-u Katowice. Tylko czterech widzewiaków w polu karnym w tej takiej strefie zero, w tej takiej podstawowej strefie do dośrodkowań. Krótkie rozegranie Kuna do Letniowskiego.
jest Paweł Zieliński do lewej strony, tam Kun, nieco niedokładne to dogranie od bramki, zaczną zawodnicy GKS-u Katowice, świetnie zastawił się błąd, nie dał Kunowi do tej piłki posłanej przez Zielińskiego dojść. Zieliński musiał coś z futbolówką zrobić, dlaczego? Dlatego, że był ostatnim zawodnikiem przed Konradem Reszką. Gdyby tutaj przytrafiła się Zielińskiemu strata, skutki mogły być opłakane i po prostu musiał poszukać któregoś kolegi. Mało czasu na decyzję, zdecydował, że zagra dłuższą piłkę w kierunku Kuna, niestety dla nas niecelnie. Zaczynają Katowiczanie. Wojciechowski przy nim od razu wyrósł jak spod ziemi Kun. Letniowski próbował przeciąć to podanie do środka pola. Był tam znowu zamieszany w to wszystko Adrian Błąd, 30-latek, który napędza grę GKS-u Katowice i to jest zawodnik, który tak naprawdę decyduje o kształcie gry drużyny ze Śląska. Bardzo teraz szybko widzę, Wiacy cofnęli się na swój 40 metr. Ustawiamy zasieki obronne. Katowiczanie od środkowej strefy boiska spokojnie rozgrywają, czekają na moment taki, żeby zaskoczyć Łodzian, jednak Łodzianie dobrze ustawieni. Mateusz Michalski wyszedł wyżej, piłka do Dawida Kudły i Katowiczanie budują akcję od własnego pola karnego. Janiszewski znalazł na prawej stronie Wojciechowskiego. Wojciechowski długim podaniem chce obsłużyć Szymczaka. Szymczak próbował przyjąć, ale wyszło z tego zgranie do błąda. Za późno się kapitan GKS-u zorientował, o co w tym wszystkim chodzi. Za późno myślę, że też nie mógł za bardzo się zorientować, bowiem sam Szymczak nie wiedział, co jest grane i nie wiedział, co jest pięć w tej akcji. Od autu zaczną widzę więcej. Dominik Kun będzie wrzucał piłkę do gry. Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj przede wszystkim na boisku możemy zobaczyć dosyć eksperymentalnie ułożoną linię defensywy GKS-u Katowice. Jestem gotów się pokusić o stwierdzenie, że w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi jeszcze tak Katowiczanie czwórką z tyłu nie wyszli. Na prawej stronie Zbigniew Wojciechowski, w środku znana twarz Grzegorz Janiszewski, ale z nim do pary na stoperze Michał Kołodziejski. Na lewej stronie wydawało się, że będzie grał Danian Pawlas, czyli Rosjanin także z polskim paszportem, natomiast ostatecznie występuje w tamtym miejscu Grzegorz Rogala. Zupełnie innych rozwiązań szuka trener Burak, ale ja się mu wcale nie dziwię. Mówiliśmy o tym, że trudny jest ten start GKS-u Katowice w sezon 2021-2022. Teraz widzę, próbowali przyspieszyć grę czerwono-biało-czerwoni. Podanie Kuna niecelne. Chociaż plus jest taki, że widzę, w defensywie radzi sobie dobrze. Chyba wykrakałem. Krystian Nowak próbował przyjąć piłkę, ale przyjął ją rywalowi. To był Szymczak. Na prawej stronie Sanocki. Sanocki rozgrywa z Wojciechowskim. Poszedł mu na obieg Wojciechowski właśnie. Jest błąd poza polem karnym. Błąd, strzelenie piłki w kierunku kolegi z drużyny, ale na posterunku Konrad Reszka przeciął to podanie do Daniana Pawlasa. Jeszcze chyba tam piłka trącona przez jednego z zawodników GKS-u. Nie, nawet nie Pawlas. Rozpoczynamy od faulu, bo sędzia przy tej powrzutce błąda i wyjściu Konrada Reszki zobaczył, że Paweł Zieliński był atakowany nieprzepisowo przez zawodnika GKS-u Katowice i Konrad Reszka rozpoczął, ale niestety no, bardzo niedokładnie. No dosyć awangardowe rozpoczęcie gry przez Konrada Reszkę. Chciał przyspieszyć wydarzenia na boisku, rozegrać szybko piłkę z Danielem Tanżyną, zaskoczyć gości, ale oprócz zaskoczenia gości zaskoczył także kolegów ze swojej drużyny. Od autu rozpocznie Wojciechowski blisko naszej bramki GKS z piłką. No, no taki przykry błąd, trochę zabrakło między widzewiakami komunikacji, może też trochę zgrania. Reszka ma pierwszą okazję w tym sezonie, żeby stanąć w meczu ligowym między słupkami drużyny Widzewa. Wojciechowski na prawej stronie. Wojciechowski jest już błąd przy piłce dośrodkowania. On już raz dobrze dośrodkował w tym meczu, ale to teraz nie był na szczęście ten drugi raz. Przeciągnięta centra na drugi słupek i piłka wychodzi na aut. Na wysokości chorągiewki bocznej. Rozpoczną Widzewiacy. Jest tam Paweł Zieliński. Już wrócił na swoją nominalną prawą stronę. Już znowu jest tym prawym wahadłowym, a nie udaje Dominika Kuna. Nie bawią się zawodnicy Widzewa w tym momencie gry w zamianę pozycji. 20 minuta na zegarach. Po tych pierwszych 20 minutach wydaje się, że trochę więcej prezentuje sobą Widzew. Przede wszystkim trochę więcej kultury gry, ale te dynamiczne ataki Katowiczan, te szybkie wyjścia z piłką spod własnej bramki, szybkie przejście z obrony do ataku pozwalają, no nie siać spustoszenie. To są za mocne słowa, ale na pewno pozwalają Katowiczanom wzbudzać niepokój w liniach defensywnych Widzewa. No pełny ten stadion wygląda fantastycznie. Aż się czerwono przed oczami robi. Roi się od kibiców czerwono-biało-czerwonych. Jeszcze zapełnia się trybuna gości. Fantastyczna atmosfera przy piłce GKS Katowice. Musimy się ostrzegać przede wszystkim błędów w linii defensywnej. Mieliśmy dwie takie sytuacje, gdzie Szymczak w pierwszej sytuacji mógł inaczej zachować się, kiedy był z piłką w polu karnym Widzewa. Druga sytuacja, o której mówiłeś, Krystian Nowak źle przyjął piłkę i Szymczak wziął ją na siebie,
i też mógł inaczej się w tej sytuacji zachować i mogłoby być zdecydowanie groźniej dla drużyny Łodzi, dla łódzkiej drużyny, ale mam nadzieję, że Krystian wyciągnie wnioski, bo zdarzają mu się takie małe błędy i tutaj właśnie będzie potrzeba tego, żeby to naprawiać, żeby do tych błędów nie dopuszczać, bo trener Niedźwiedź, który żyje tutaj przy linii bocznej, aż dwa razy już zakipiał, że zawodnicy defensywni nie wywiązują się ze swoich zadań. Od rzutu wolnego rozpocznie GKS. Faulował właśnie wspominany przez ciebie Nowak i to jest kolejny stały fragment gry, kiedy katowiczanie mogą Widzewiaków zaskoczyć. Powędrowało w okolice pola karnego Widzewa, właściwie w okolice 16 metra wielu zawodników w żółtych koszulkach. Przygotowany wariant gry, dośrodkowanie i bardzo bliski szczęścia Jaroszek. Znowu Widzewiacy zaspali, ale to był przygotowany schemat. Ustawili się w rzędzie zawodnicy z Katowic, gotowi do tego, żeby z tego przygotowanego schematu skorzystać. Piłka ostatecznie wylądowała na głowie Bartosza Jaroszka, no i z bliskiej odległości, gdzieś z 5 metra, takim półszczupakiem Jaroszek przestrzelił i pomylił się tylko minimalnie. Można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, można powiedzieć, że tak w defensywie nie można grać, no i można też powiedzieć, że tutaj Marcin wywołał tu drobne błędy, które czasem składają się w duże wielbłądy, no i mogą powodować naprawdę opłakane skutki. Na razie 0-0 i Widzewiacy dostali konkretny sygnał. Uważajmy na stałe fragmenty gry, nie dajmy się GKS-owi zaskoczyć. Letniowski faulowany po raz czwarty, chyba piąty już nawet w tym meczu, dopiero 23 minuta. Nie dają łatwego życia Letniowskiemu w środku pola zawodnicy GKS-u, ale myślę, że w drugiej części meczu takie zagrania już będą kończyły się po prostu żółtymi kartkami i to Letniowski będzie miał swoje na wierzchu. Wracając tutaj do tego rozegrania rzutu wolnego z lewej strony przez GKS Katowice, to było ćwiczone, bo było widać ten wariant, gdzie trzech zawodników jest ustawionych na 20 metrze, na sygnał wbiegają w pole karne, uciekli widzewskim obrońcom i Jaroszek znalazł się na 5 metrze w kapitalnej sytuacji i tylko jego nieudolność strzelecka pozwoliła na to, że my nie przegrywamy tego spotkania 1-0. To też nie była taka prosta piłka, co nie zmienia faktu, że wszystko zależało już tylko od Bartosza Jaroszka w tej akcji, ale teraz Widzewiacy w drugą stronę. Wszystko zależy od Letniowskiego. On stracił piłkę. Przejął futbolówkę Wojciechowski. Wojciechowski nadal naciskany przez Letniowskiego. Wojciechowski do Letniowskiego dołącza Kun. Wszedł ostro w Wojciechowskiego. Od autu Widzewiacy opłaciła się ta agresja Kuna. Kun z Letniowskim. Wojciechowski trochę lata jak na jakimś jarmarku. Prawo, lewo jak na karuzeli. Rozbujali go Letniowski z Kunem. Do prawej strony piłka. Jest Stępiński, ale bardzo ambitnie jeden z zawodników z Katowic już gdzieś na ziemi zatrzymał podanie do prawej strony. Piłka wędrowała w kierunku Pawła Zielińskiego. Już jesteśmy na lewym skrzydle. Znowu Kun, tym razem z Michalskim. Bardzo aktywny Dominik Kun w tej pierwszej fazie meczu. Kun. Przy nim Wojciechowski. No, ma problemy duże Zbigniew Wojciechowski z naszym wahadłowym. Dzisiaj może trochę z konieczności, nie chcę powiedzieć z przypadku, bo nie ma przypadku na pewno w tym, że akurat Dominikowi Kunowi ufa Janusz Niedźwiedź i ustawia go tam, gdzie potrzebuje takiego asa, gdzie potrzebuje zawodnika uniwersalnego, który wiele potrafi. Właśnie Kun przy piłce. Bardzo często mówimy jego nazwisko w tym spotkaniu. Od do tyłu, do Hanuska. Hanusek z Nowakiem. Wypychają nas zawodnicy GKS-u. Nowak, daleki przerzut do Pawła Zielińskiego, ale Zieliński nie zdążył do futbolówki, ruszał z akcją GKS, znowu dwa podania i strata Katowiczan, ale oni nie są nastawieni na szanowanie piłki, są nastawieni na stałe fragmenty gry i na kontrataki, to można śmiało powiedzieć już po 25 minutach tego meczu. Nic na razie innego nie proponują zawodnicy z Katowic, ale to jest propozycja dosyć skuteczna, szczególnie w realiach Fortuna pierwszej ligi. Teraz dobre podanie przez dwie linie Michalskiego, dośrodkowanie z pierwszej piłki Kuna, był tam Guzdek, ale dostał piłkę gdzieś na wysokość biodra i odbił ją tylko łokciem albo nadgarstkiem, ciężko powiedzieć. W każdym razie teraz przy piłce Letniowski uderzył w kierunku bramki Kudły. To była dobra próba Julka Letniowskiego. Nie była to pozycja idealna do strzału. Na lewej stronie pola karnego, gdzieś na 18-20 metrze od bramki Kudły znajdował się Juliusz Letniowski. Prawą nogą w kierunku krótkiego słupka chciał piłkę skierować, ale trafił tylko w boczną siatkę. Na pewno Kudła musiał się trochę wystraszyć tego strzału. Julek Letniowski zobaczył, że nie możemy sobie poradzić z zasiekami GKS-u Katowice postawionymi na 20 metrze. Spróbował uderzyć i może to jest właśnie ta metoda, może to jest recepta na sukces Widzewa.
Jeżeli nie możemy wjechać do bramki, spróbujmy oddać ten strzał z 20-25 metrów, tak jak zrobił to chociażby Harry Kane w spotkaniu Polska-Anglia, gdzie zaskoczył Wojtka Szczęsnego. No jeśli Julek Letniewski strzelił nam dzisiaj Katowiczanom takiego gola jak Harry Kane Polakom, to ja tak jak tutaj stoję, będę peany totalne na cześć Julka Letniewskiego tutaj wygłaszał. Hanusek do prawej strony, Zieliński w narożniku pola karnego. Zieliński poszukał Letniewskiego, Letniewski pod linią końcową. Od bramki zaczną Katowiczanie. Dobrze wszystko widział sędzia Urban. Zauważył, że o tym, który ostatni dotknął piłki, był pomocnik łódzkiego Widzewa. Także Letniowski jest aktywny w tej części meczu. Więcej dzieje się z lewej strony boiska Widzewa niż z prawej. Na pewno więcej w ofensywie daje Kun niż Zieliński. Aktywny jest też Letniowski, który w sukurs często Kunowi idzie i razem konstruują te akcje w ataku, w tej tercji ofensywnej łódzkiego Widzewa. Rozpoczynają Katowiczanie od bramki. Długa piłka, gdzieś w kierunku Błonda, gdzieś w kierunku innych kolegów z drużyny. Był tam także Pawlas. No, prawie doszło nam do ślizgu głową w wykonaniu Michała Kołodziejskiego, który koniecznie właśnie tą najwyżej uplasowaną częścią ciała chciał odegrać piłkę do golkipera drużyny przyjezdnych, tak by ten mógł ją jeszcze w ręce złapać. Z czego właśnie z tej możliwości skorzystał Kudła. Długa piłka w kierunku Pawlasa. Pawlas, przy nim jest Kun. Kun nadrabia metry tracone do Pawlasa. Pawlas, do pomocy pojawił mu się z lewej strony Błąd. Pawlas mija Kuna przebitką, mija także przebitką Hanuska, ale został wypchnięty z pola karnego. Błąd, dośrodkowanie, był tam Szymczak. Dużo zamieszania, Szymczak. Świetna interwencja Konrada Reszki. Na refleks dostał taką piłkę Konrad Reszka, ale też to było sytuacyjne uderzenie Szymczaka. Znowu kolejne bardzo dobre dośrodkowanie Adriana Błonda. Lewa noga, piłka dochodząca do bramki. Szymczak najpierw z głowy, zablokowany strzał przez Nowaka, piłka spadła raz jeszcze pod nogi młodego snajpera drużyny z Katowic, no i ten strzał sytuacyjny Szymczanka wyłapany w fantastycznym stylu przez Konrada Reszkę. Cała akcja to jest zasługa Pawlusa, który bardzo szybko przemieścił się od linii środkowej w kierunku widzewskiej bramki po prawej stronie, wbiegł w dribbling, najpierw ograł Dominika Kuna, za chwileczkę ograł Marka Hanowska, piłka do Adriana Błonda, wrzutka, tam przebitka po głowie Krystiana Nowaka i Sobczak mógł zaskoczyć Konrada Reszkę, który bardzo dobrze był ustawiony i bardzo pewnie wychwycił piłkę zmierzającą w kierunku widzewskiej bramki. Teraz przerwę, bowiem dobry zwód Pawła Zielińskiego, wstrzelenie piłki po ziemi w pole karne. Nie było tam żadnego z widzewiaków, trochę na pamięć, trochę tak może na zamieszanie wstrzelił tę piłkę Zieliński w okolice tej kropki oznaczającej 11 metr od bramki Dawida Kudły. Wybili Katowiczanie od autu Widzew. Znów musimy konstruować akcję w ataku pozycyjnym. W to graj drużynie z Katowic. Drużyna trenera Guraka bardzo dobrze czuje się w tym takim skonsolidowanym ustawieniu, kiedy może sobie linię ustawić. Teraz dobra wrzutka Dominika Kuna, ale żaden z widzewiaków do piłki nie doszedł. Zamykamy w własnym polu karnym GKS Katowice. Stępiński do tyłu, do Nowaka. Na naszej połowie pozostał już tylko Konrad Reszka. Prawa strona boiska. Widzewiacy nadal przy futbolówce. Stępiński. Przerzut w kierunku Daniela Tanżyny. Ten ma dużo wolnego miejsca. Przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową. Tanżyna z lewej strony ma Kuna. Do niego dogranie. Kun. Dominik Kun kontra Zbigniew Wojciechowski. Te pojedynki są okrasą tego początku spotkania w sercu Łodzi. Tym razem Wojciechowski blokuje dośrodkowanie naszego wahadłowego, ale będziemy mieli jeszcze rzut rożny w kierunku chorągiewki. Wędruje tym razem już nie Kun, a Juliusz Letniowski. Myślę, że możemy się spodziewać dośrodkowania bezpośrednio w pole karne, już bez kombinowania z krótkim rozegraniem. Tym bardziej, że to krótkie rozegranie mieliśmy w poprzednim rzucie rożnym z tej strony, kiedy Dominik Kun próbował rozegrać ze swoimi partnerami i nic z tego nie wyniknęło. Spójrzmy, co wymyśli tym razem Juliusz Letniowski i jego koledzy. W polu karnym sześciu widzewiaków i wszyscy zawodnicy GKS-u Katowice. Letniowski, prawa noga, piłka dochodząca do bramki. Letniowski wyszedł Kudło, ale szybko się cofnął. Jest przy piłce Zieliński, wypchnięty z pola karnego. Podanie do Danielaka. Danielak, naciskało go dwóch rywali. Bezpieczne odegranie do Konrada Reszki. Reszka po lewej stronie ma Kuna. Ma też jeszcze szerzej ustawionego Letniowskiego, ale za lekka ta piłka do Jurka. Zgranie Katowiczan do środka pola, trochę nierozsądne. Przy piłce znowu Widzewiacy. Przejął futbolówkę Mateusz Michalski. Letniowski do środka. Tutaj jest Danielak. Przed Danielakiem Guzdek. Danielak! I to było właśnie w stylu Harry'ego Kane'a. Tylko że Harry Kane, i to jest ta różnica między Harrym Kane'em
a Danielakiem właśnie trafił w światło bramki reprezentacji Polski, a z tym problem miał Karol Danielak w starciu z GKS-em Katowice. To jest jedna różnica. Druga różnica jest taka, że Danielak miał też mniej przestrzeni. Nasi reprezentanci zostawili Kane'owi dużo więcej wolnego pola i Kane mógł sobie ten strzał przygotować, huknąć z dystansu i zdobyć bramkę na 1, wtedy do 0 dla Anglików. Tym razem Danielak czasu nie miał, przestrzeni też za dużo nie miał, ale zdecydował się na strzał. To, co powiedziałeś, to może jest właśnie ten sposób. Skoro katowiczanie stoją bardzo nisko, bardzo blisko są te dwie linie drużyny z Katowic ustawione, to może tymi próbami z dystansu zachęcić będą mogli widzemiacy zawodników z Katowic do wyjścia wyżej, do przerywania takich akcji. Tak, ale nie zapomnijmy o tym, że Karol Danielak był jednym z ostatnich zawodników Widzewa przed swoją bramką i każda strata mogłaby spowodować tutaj bardzo szybkie wyjście katowiczan z kontrą, więc lepiej zakończyć taką akcję strzałem, żeby mieć czas na powrót, na ustawienie się, powrót do ustawienia takiego, jakie musimy mieć przy rozpoczęciu akcji przez drużynę przyjezdną. Trzech na trzech wychodzą katowiczanie. Są już w polu karnym, nie było faulu. Sędzia zawahał się, chyba będzie spalony, odgwizdany. Też tak myślałem, że wcześniej był spalony, ale w dobie VAR-u jesteście już na pewno, tak jak i my, przyzwyczajeni do tego, że sędziowie liniowi podnoszą chorągiewkę bardzo późno. Dopiero kiedy na słuchawce pojawi się wiadomość, ej stary, był spalony, chorągiewka w górę. No i tak właśnie zachował się też jeden z arbitrów liniowych dzisiejszego spotkania. W polu karnym Nowak rywalizował z Danianem Pawlasem. Bardzo późno ten spalony, odgwizdany, ale Nowak miał pewne problemy z zawodnikiem z Katowic. Miał problem, żeby go upilnować. Gdzieś tam ta przebitka, jedna, druga, no i wszystko ostatecznie wyszło na korzyść zawodnika w żółtej koszulce i bardzo dobrze, że był ten spalony. Nieduży, to było jakieś 50, może 70 centymetrów, ale spalony jest spalonym. Z lewej strony widzewiacy Dominik Kun znowu przy piłce, schodzi na prawą nogę, raz jeszcze myląc Wojciechowskiego. Pośliznął się Jaroszek, są widzewiacy już w okolicy pola karnego katowiczan, ale Hanusek niedokładnie dograł do Zielińskiego i rywale przejęli piłkę. Kudła długim zagraniem w poszukiwaniu błąda znalazł głowę Tanżyny. Tanżyna głową znalazł głowę z kolei Kołodziejskiego. Znowu przy piłce katowiczanie. Lewa strona boiska, tam jest Rogala. Spróbuje przerwać akcję Stępiński. Bardzo dobrze, za daleko sobie rywal wypuścił piłkę. To nawet nie był Rogala, a Sanocki. Bardzo dobrze ustawiony Patryk Stępiński. Musimy tutaj pochwalić Patryka, bo od pierwszej kolejki prezentuje naprawdę wysoki poziom i jest to taki zawodnik, który jest wiodącą postacią łódzkiego Widzewa. Mateusz Michalski, 30 metr. Czy był faulowany? Ale nie, sędzia nie gwizdnął. Bartek Guzdek w polu karnym. Bartek Guzdek, prawa strona pola karnego. Przy nim jeden z rywali. Guzdek idzie w drybnik, próbował minąć przeciwnika. Wystawił Pawłowi Zielińskiemu. Ręka! Wydaje się, że tam było zagranie ręką, ale kontynuujemy grę. To są właśnie te realia doby VAR-u. Później sprawdzi to sobie wszystko arbiter. Na razie gramy. Nie ma decyzji sędziego głównego tego spotkania. Przerwie grę z dwóch powodów. Po pierwsze, na pewno będzie chciał wiedzieć, co wydarzyło się w polu karnym GKS-u. My mamy powtórkę. Świetne, przytomne zagranie Guzdka. No, mam wątpliwości, czy to była ręka. Mogła to być równie dobrze łopatka z Wojciechowskiego, bowiem to on zablokował strzał Pawła Zielińskiego. Fantastycznie dojrzał kolega z drużyny Bartosz Guzdek. Zauważył, że nie może obrońcy drużyny przeciwnej minąć, a skoro nie może minąć, to poszukał kolegi z drużyny. My raz jeszcze sobie to oglądamy. Mamy bardzo przytomne, mamy, tak, powtórkę. Bardzo przytomne zachowanie Bartka Guzdka. Zieliński domagał się tej piłki, rywale nawet nie reagowali. To nie był ostatecznie Wojciechowski, a tym, który zatrzymał piłkę, był Danian Pawlas, numer 27. Wojciechowski gra z numerem 21, stąd ta moja pomyłka. Leży w tym momencie jeden z zawodników drużyny z Katowic, opatrywany przez sztab fizjoterapeutów we własnym polu karnym. Nie ma też żadnej reakcji sędziego na jakieś konsultacje z VAR-em ewentualne w kwestii tej ręki. Wydaje mi się, chociaż w pierwszej sytuacji byłem niemal przekonany, że tam mieliśmy zagranie ręką, leżał Wojciechowski, ale już się podniósł, co prawda z pomocą sztabu medycznego drużyny z Katowic. Teraz będzie musiał opuścić boisko, bowiem została mu udzielona pomoc. Ostatecznie wydaje mi się, że tam gdzieś jednak o łopatkę Pawlasa piłka zahaczyła. Ja krzyknąłem ręka, bo z naszego miejsca było widać, tak jakby piłka uderzyła w lewą rękę Pawlasa. Okazuje się, że sokole oko kamery dojrzało to lepiej i nie była to ręka, tylko, tak jak powiedziałeś, łopatka. No ta technologia nas kiedyś też zastąpi, Marcin. Wydaje mi się, że nie będziemy mieli szans i będą tu kiedyś roboty dla was, nasi drodzy kibice, komentowały spotkania łódzkiego Widzewa. Teraz dużo walki w środku pola, górą widzewiacy. Letniowski przy linii środkowej boiska. Letniowski przebiegł kawałek z piłką, dograł do Zielińskiego. Ten ma dużo przestrzeni na prawej stronie. Przed nim Rogala. Zieliński wpada w pole karne w okolicach narożnika. Tegoż właśnie Zieliński, jeszcze wstrzelenie, takie sytuacyjne
piłki w okolice 5 metra. Letniowski zdecydował się na strzał z sytuacyjnej piłki. Kolejna taka próba Julka Letniowskiego. Ja pamiętam bramkę, którą Julek Letniowski strzelił właśnie takim sytuacyjnym strzałem z lewej nogi sprzed pola karnego wolejem. Bramkę Stadiony Świata, bramkę godną takiego widowiska w sercu Łodzi, bramkę godną Ligi Mistrzów, a nie tylko Fortuna pierwszej ligi. Tym razem nie trafił światło bramki, ale decyzja Letniowskiego o strzale z takiej bezpańskiej piłki świetna. Na pewno taka decyzja się broni, a gdyby tylko trafił między słupki, no to na pewno byśmy mieli dużo, dużo radości w tej 36 minucie meczu. Ciężka piłka do uderzenia dla Julka Letniowskiego, muszę go tutaj obronić, bo nie udało mu się jej tak dobrze skontrować, dobrze przydusić tej piłki, żeby poleciała w światło bramki, był lekko odchylony, no i stąd tutaj to, że piłka poleciała ponad poprzeczką. Na razie nienagannie sędziuje w tych zawodach Piotr Urban, sędzia z Legionowa. Tym razem faulowali widzewiacy. Nie ma też jakichś bardzo trudnych decyzji do podjęcia Urban. No oczywiście, ta ręka. Wydawało nam się, że gdzieś tam było zagranie nieprzepisowe. Ostatecznie nawet na powtórkach zauważyliśmy, że piłka raczej trafiła w łopatkę Pawlasa, no a sędzia radzi sobie przez te pierwsze minuty pierwszej części spotkania bardzo dobrze. Długie podanie błąda w kierunku Szymczaka. Szymczak bardzo dobrze sobie poradził z Nowakiem. Nie ma łatwego życia stoper Widzewa z młodym napastnikiem z Katowic. Szymczak wypożyczony z Lecha Poznań do drużyny z Katowic i to jest zawodnik trochę tak jak Juliusz Letniowski. Też zresztą wypożyczony z Lecha Poznań do Widzewa akurat tym razem. Zawodnik, który zrobi naprawdę dużą różnicę na boisku. Zawodnik, który mimo młodego wieku pokazuje taki spokój, takie doświadczenie, ale i też ten młodzieńczy polot, który jest bardzo ważny na pozycji ofensywnej. Jeszcze pozycji tak bardzo zależnej pozycji, która decyduje de facto o tym, ile bramek strzela drużyna. Bardzo często Filip Szymczak zostaje jeden na jeden z Krystianem Nowakiem. Wchodzą w pojedynki. Raz jeden jest górą, raz drugi. Krystian Nowak no, tutaj musi walczyć wręcz, bo bardzo podobne warunki fizyczne. Filip Szymczak jak na napastnika bardzo wysoki, ale przy tym bardzo mobilny. Chłopak, który potrafi się obrócić, potrafi skoordynować wszystkie swoje ruchy. Teraz Patryk Stępiński faulowany na pewno. Sędzia odgwizdał rzut wolny i Konrad Reszka rozpocznie od własnego pola karnego. Brzydkie zagranie Krystiana Sanockiego. Wiedział skrzydłowy GKS-u, że do piłki nie dopadnie. Jeszcze miał Stępiński pretensje do Reszki, że Reszka powinien tę piłkę zgarnąć, do niej wyjść, złapać ją spokojnie w ręce, bo ona już była w obrębie pola karnego, ale ostatecznie wszystko dla Widzewiaków skończyło się dobrze. Dużym rozsądkiem, dużym spokojem wykazał się Patryk Stępiński, no i musiał być przez Sanockiego faulowany, bowiem świetnie zostawiał futbolówkę przy linii końcowej boiska. Nowak. Widzewiacy znowu w natarciu, ale też ustawieni są już spokojnie zawodnicy z Katowic. Oni zwykle grają takim ustawieniem 4-2-3-1. W momencie obrony widzimy nawet 4-4-2, więc nisko stoją katowiczanie. Wrzutka Pawła Zielińskiego gdzieś w kierunku Bartka Gustka, ale gęsto tam było od tych żółtych trykotów katowiczan i ciężko było Gustkowi do tej piłki dojść. Droga. Przy czym musimy powiedzieć, że obrońcy GKS-u Katowice są rośli i te piłki zagrywane od bocznych stref boiska wrzutkami, no padają ich łupem, więc musimy poszukać jakiegoś innego rozwiązania. Wydaje mi się, że tutaj potrzebujemy pograć troszeczkę przed polem karnym piłeczką, gdzieś jeden, dwa kontakty, poszukać gra bez piłki. Tego troszeczkę mi brakuje w tej chwili, do tej minuty, do 39 minuty. Brakuje mi właśnie rozegrania takiego na jeden, dwa kontakty ze zmianą pozycji. Tak jak mieliśmy sytuację Bartka Gustka, po której mówiliśmy, że mogła być ręka, tak? No Bartek Gustek trzymał piłkę w polu karnym, ale bardzo długo czekał na jakiegokolwiek partnera, który znalazłby się w polu karnym. No brakuje mi szybszego podejścia zawodników Widzewa, takiego pazernego wejścia w pole karne i poszukania tego podania. Szybkie teraz wyprowadzenie piłki z gąszczu zawodników rywali. Jest Danielak. Czterema podaniami został uruchomiony przez kolegów z drużyny. Do prawej strony tam Zieliński. Dośrodkowanie raz jeszcze. Letniowski wygrał główkę z Wojciechowskim. Jeszcze Kun z piłką w polu karnym. Kun tak trochę w stylu Ronaldinho chciał nad Wojciechowskim przerzucić sobie piłkę. No widzi nasz wahadłowy, że sobie Wojciechowski nie radzi na tej prawej stronie GKS-u Katowice. Że można sobie na dużo pozwolić. Pomysłowe takie zagranie bardzo finezyjne. Ekwilibrystyczny Dominika Kuna, ostatecznie jednak nieudany od bramki, rozpocznie Kudła. Jeszcze o Gustku, bo Guzdek to nie jest zawodnik, który jest jakimś ułomkiem i on przy tych rosłych stoperach drużyny z Katowic nie prezentuje się jakoś bardzo mizernie, jeśli chodzi o warunki fizyczne. No ale nec taki Guzdek kontra Plures, jeśli zawodnicy z Katowic są tam w liczbie 3-4, a nasz napastnik osamotniony. Teraz 3-3 wychodzą zawodnicy GKS-u, już są w polu karnym. Spokojnie teraz... Siła spokoju Daniela Tężyny spowodowała, że na piłce poślizgnął się Danian Pawlas.
No i bardzo było groźnie. Znowu Widzewiacy zostawieni w defensywie tylko we trzech. Nie było pomocy środka pola, nie było pomocy wahadłowych. Trzech na trzech wyszli katowiczanie, ale teraz to Widzew ma przewagę jednego zawodnika w ataku, bowiem nie wrócili ci trzej muszkieterowie z Katowic, którzy atakowali w akcji poprzedniej. Od autu Widzewiacy jest Ziemiński. Spójrzmy teraz na powtórkę. Mamy sytuację 3-2. Tam był błąd Patryka Stępińskiego, który minął się z piłką i Krystian Nowak z Danielem Tanżyną zostali tylko we dwóch na trzech atakujących Katowicza. Dziękujemy, że Pawlus się przewrócił. Tak, jak to mówią, upadł z głodu i nie mieliśmy kolejnej groźnej sytuacji pod bramką Widzewa. Teraz kolejna groźna sytuacja, jak już mówimy o kolejnych groźnych sytuacjach, to ta jest jeszcze jedna. Dominik Kun po wstrzeleniu piłki w pole karne przez Pawła Zielińskiego z pierwszej piłki przyłożył tylko nogę do takiej nieprzyjemnej futbolówki, do tego nieprzyjemnego dogrania kuzłującego nasz wahadłowy i strzelił prosto w ręce świetnie ustawionego Dawida Kudły, który teraz wznawia grę długim podaniem. Podaniem niecelnym, bowiem tam znalazł się Krystian Nowak, ale jeszcze będzie trochę walki, zanim nam się wyklaruje, kto przy piłce. Przy piłce Widzewiacy, na całe szczęście. Patryk Stępiński, raz jeszcze będziemy spokojnie kierowali się w stronę bramki GKS-u Katowice. Krystian Nowak do lewej strony, tam jest Tanżyna. Tanżyna z Letniowskim, minął dwóch zawodników tym podaniem. Letniowski ma przed sobą dużo przestrzeni, ale wrócił jeden z rywali. To był właśnie Pawlus Letniowski. Poszukał tym podaniem Zielińskiego, nie wiedział, nie zorientował się w całej tej sytuacji Rogala. Mógł po prostu puścić piłkę i ta wyszłaby na odbramkowy, ale przeciął podanie i narobił sporo zamieszania w prawym sektorze boiska. Fajny pomysł Julka Letniowskiego na przeniesienie ciężaru gry do prawej strony. No niestety wykonanie było ciut gorsze. Rogalski chciał przeciąć tę piłkę, bo nie wiedział, czy Paweł Zieliński jest za jego plecami. Chciał ją sobie przyjmować w polu karnym. Chciał troszeczkę a la Robert Lewandowski w wyskoku przyjąć piłkę. Niestety nie udało mu się to, ale opanowali sytuację goście i oni rozpoczynają swój atak pozycyjny. W dzisiejszym meczu, jak sami słyszycie, jest dużo wątków reprezentacyjnych. Jest Lewandowski, jest Harry Kane z ostatniego spotkania. Oby nie było tylko Wojtka Szczęsnego. Oby nie. Trwa dyskusja różnych ekspertów, czy to jest bramka Wojtka, czy nie do końca bramka Wojtka i geniusz Harry'ego Kane'a. My tę dyskusję pozostawimy zupełnie innym ekspertom, ludziom, którzy zajmują się reprezentacją. My tu jesteśmy dla Widzewa i o Widzewie będziemy wam mówić. Bartosz Guzdek wychodzi wysoko, podchodzi do Janiszewskiego. Janiszewski, długa piłka, poszukuje Pawlusa. Tanżyna spokojnie, zaasekurowany przez Kuna, piłka na klatkę piersiową. Pawlus nie atakował go też teraz od tyłu. Hanusek chciał przyspieszyć grę, odegrał mu świetnie, zagrał na ścianę Guzdek do właśnie Hanuska. Hanusek chciał uruchomić szybkim podaniem Michalskiego, zagrał za mocno, ewidentnie zirytowany Czech, ale nie tym, że kolega pokazał się za późno, tylko tym, że to jego dogranie było delikatnie za słabe. Myślę, że wielu, chociaż może o tym za chwilę, bo znowu Widzewiacy przyjmują piłkę w środku pola. Letniowski do Danielaka, w ostatecznym rozrachunku Kołodziejski górą, to on przejął futbolówkę, ruszają katowiczani. GKS w środku pola, jest poniewierany trochę Paweł Zieliński, znowu Reszka miał okazję do interwencji, strzał z dystansu Figla i musiał się wysilić zdecydowanie Konrad Reszka po tym uderzeniu Rafała Figla. Figiel tak na przebój trochę poszedł, próbował mu przeszkadzać Zieliński, ruszył zawodnik z numerem 8 gdzieś z 22, 3 metra, uderzył w kierunku bramki Konrada Reszki. Na szczęście golkiper łódzkiego Widzewa był na posterunku. No i teraz groźny moment. Stały fragment gry. Do piłki a wędruje Adrian Błąd gdzieś z okolic trybuny C. Będzie dośrodkowywał kapitan GKS-u w pole karne Widzewa. Tam już są koledzy. Są koledzy ustawieni w kolejnym, na pewno przygotowanym schemacie. Czterech zawodników GKS-u Katowice ustawionych w narożniku pola karnego Widzewa po przeciwległej stronie. Już się rozbiegają. Adrian Błąd, wrzutka. Mija się z piłką Konrad Reszka. Na szczęście dla nas był faul w tym całym zamieszaniu i to był faul ofensywny, faul zawodników z Katowic. Reszka nie do końca pewnie wyszedł do tej piłki. Powinien, jak kiedy już decyduje się na piąstkowanie, tę piłkę sięgnąć, tym bardziej, że ona przeszła bardzo blisko bramki naszego golkipera. Ale tutaj musimy usprawiedliwić Konrada. Przed nim był ustawiony jeden z zawodników GKS-u Katowice, który najprawdopodobniej podepnął go lekko, co wychwycił sędzia i gwizdkiem przerwał akcję GKS-u. I bardzo, bardzo dobrze. Cieszymy się, że sędzia na razie nie ma problemów z decydowaniem o niuansach tego meczu. Gdzie jest faul, tam jest faul. Gdzie faulu nie ma, tam gramy, panowie, i to jest męski sport. Mateusz Michalski z prawej strony pola karnego przed 16 metrem. Hanusek próbował wstrzelić piłkę między dwóch zawodników w poszukiwaniu Karola Danielaka. Raz jeszcze Czech do lewej strony. Tu jest Dominik Kun. Kun obok naszego skrzydłowego Danielak. Do niego dogranie Danielak na pamięć. Nawet nie podniósł głowy. Szukał podaniem Gustka. Wstrzelił piłkę po prostu w pole karne rywali. Teraz
Daniela Kodautu. Letniowski zastawił się, atakowany przez Błonda. Letniowski poradził sobie z dwoma rywalami. Kun już w polu karnym. Kun odegranie do Letniowskiego. Letniowski gol! Bramka! Bramka dla łódzkiego Wicewa! Ależ wykrzyczałem to. Mam nadzieję, że nikomu z was nie urwało uszu. Juliusz Letniowski wydaje się, że strzelcem tej bramki. Właśnie w tym momencie kierownik drużyny łódzkiego Wicewa pokazuje, że minuta doliczona do pierwszej części spotkania. Można powiedzieć, że już w doliczonym czasie gry wpisuje nam się na listę strzelców Juliusz Letniowski. Najpierw bardzo ładnie uruchomił Dominika Kuna. Kun wystawił mu piłkę. Jeszcze ta trąciła stopę Bartosza Gustka. Zobaczymy, komu ta bramka zostanie przypisana. Tak, ale kapitalna akcja. To, o czym mówiłem. Nie ma miejsca w polu karnym, wycofanie, jest uderzenie sprzed pola karnego, piłka po rykoszecie, znajduje drogę do siatki i Wicew prowadzi 1-0. Tutaj mówiliśmy o kierowniku Marcinie Pipczyńskim, wystawił tabliczkę z literą 1. To tak jakby dla Jakuba Wrąbla, kontuzjowanego przed spotkaniem, pokazywał: tak Kuba, to dla ciebie padła ta bramka, to dla ciebie Julek Letniowski z Bartkiem Gustkiem i z Dominikiem Kunem zrobili tę akcję przed samym zejściem do szatni. Ja powiem więcej, on pokazał tę jedynkę wszystkim zgromadzonym tutaj dzisiaj w sercu Łodzi. Powiedziałem, że dokładne liczby poznamy w drugiej połowie, ale ten stadion jest wypchany po brzegi i dlatego stadionu właśnie Letniowski przy pomocy Gustka albo Gustek przy pomocy Letniowskiego zmienia nam wynik tego spotkania na 1-0. Na telebimach wyświetla nam się Bartosz Gustek, chyba jemu zostanie przypisana ta bramka. Poczekamy jeszcze trochę. Na razie schodzimy na przerwę w humorach fantastycznych. W fantastyczny sposób nam się skończyła ta pierwsza część spotkania. Dopiero teraz Marcin Tarociński i cały stadion pospołu skandują nazwisko naszego snajpera. Bartosz Gustek strzelcem bramki na 1-0 w 45 minucie tego meczu. No nie zwiastowało nam nic, że zmieni się ten wynik do przerwy z remisowego 0-0, ale cieszymy się bardzo, że to widzę. Schodzi na tę 15-minutową przerwę, na tę pauzę z prowadzeniem. Bramka Bartka Gustka a la Marek Koniarek, o którym mówiliśmy przed spotkaniem, i Bartek Gustek wychodzi na prowadzenie wśród strzelców w łódzkiej drużynie. Trzy bramki tego zawodnika i oby tak dalej. Oby tak dalej, Bartosz Gustek bez skrupułów, bez żadnych sentymentów wchodzi nam w Fortuna pierwszą ligę. Dobra decyzja Juliusza Letniowskiego. To, o czym mówiliśmy, może warto spróbować strzałów z dystansu i właśnie ten strzał z dystansu, może nie taki silny, może dosyć sytuacyjny, może nieprzygotowany, pozwolił znaleźć Widzewiaką drogę do bramki Dawida Kudły. 1-0 prowadzi Widzew do przerwy z GKS-em Katowice. My słyszymy się za 15 minut, ale to następne 45 będzie na pewno równie emocjonujące i miejmy nadzieję, że po drugiej połowie tego spotkania będziemy się z wami żegnali w równie dobrych humorach jak po tych pierwszych 45 minutach. Zróbcie sobie popcorn, zagotujcie wodę na herbatę. Jedziemy za 15 minut dalej. Widzew już prowadzi 1-0. Ale zachęcam też do pozostania na trybunach. Przed nami bowiem bardzo miła uroczystość dla jednego z kibiców Widzewa. Tak, ja jestem. Słuchajcie, nie będę niczego uprzedzał, nie używajmy faktów. Mam tu coś dla siebie, tak przy okazji.
No dobrze, moi drodzy, ja oddaję na chwilę mikrofon. Daj tutaj tą folikę. Kochanie, znamy się naprawdę dużo czasu. Jesteś naprawdę dla mnie wszystkim tym, co mam. I się poznałem tutaj na Lidzewie. Dziękuję wszystkim, którym dzięki poznałem Cię naprawdę. Jestem tutaj dla Ciebie. Chciałbym, abyś wiedziała, że całe życie będę z Tobą w chwilach smutnych i radosnych. A dzisiaj mam dla Ciebie taką niespodziankę. Chciałbym bardzo z Tobą być do końca życia. Jesteś niesamowitą wytygaczką za Lidzewem Media. Z nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků. Holba. Ryzí pivo z hor. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji Hybrid i Electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament.
nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků. Holba. Ryzí pivo z hor. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. Wracamy po 15-minutowej przerwie do serca Łodzi. Mieliście czas, żeby trochę się wyciszyć. Nie mieliśmy czas, żeby coś zjeść. Czegoś się dodatkowo napić i spokojnie nie było w tym procentów. My tutaj jesteśmy trzeźwi, całkowicie skupieni na tym, co będzie się działo w następnych 45 minutach na boisku przy Alei Piłsudskiego. Widzę Wiacy po bramce Bartosza Gustka, po dobrej akcji Letniowskiego i Kuna wyszli na prowadzenie tuż przed przerwą. Mamy na tablicy wyników 1-0 i już za chwilę ruszymy w drugie 45 minut. Wygląda na to, że obie drużyny rozpoczynają drugą część spotkania bez zmian. Nie widzę żadnej sygnalizacji od sędziego technicznego, jakoby do takich miało dojść. Także wszystko przed nami. Oczywiście podam Wam składy. Goście w zestawieniu, w bramce. Dawid Kudła numer 1, w obronie Zbigniew Wojciechowski, Grzegorz Janiszewski, Michał Kołodziejski, Damian Pawlas. Dalej w pomocy Krystian Sanocki, Adrian Błąd, Bartosz Jaroszek, Rafał Figiel, Grzegorz Rogala, na ataku Filip Szymczak. To są podopieczni Rafała Guraka. Widzewiacy zaczynają tak, jak skończyli pierwszą połowę, czyli w bramce Konrad Reszka, dalej Mateusz Michalski, Juliusz Letniowski, Krystian Nowak, Karol Danielak, Bartosz Guzdek, Dominik Kun, Paweł Zieliński, Marek Hanosek, Daniel Tanżyna i Patryk Tępiński.
Od bramki zaczną już zawodnicy z Katowic. Oni na pewno w tej części spotkania będą bardziej głodni. Zmieni się podejście drużyny przyjezdnych do tego meczu. Do tej pory GKS ustawiony raczej na kontry, raczej na stałe fragmenty gry. No i o ile te stałe fragmenty gry pozostaną w taktyce zawodników z Katowic, o tyle na kontrę już chyba liczyć nie będą mogli. To Katowice są na musiku. To GKS musi strzelić bramkę na 1-1, żeby myśleć chociaż jednym punkcie wywiezionym z Łodzi. Widzew na razie tylko może, choć my byśmy chcieli, żeby strzelił bramek jak najwięcej. Figiel przy piłce do lewej strony, do Adriana Błonda. Przy nim Rogala, Błąd znalazł w środku pola Szymczaka. Szymczak poradził sobie z dwoma zawodnikami. Dośrodkowanie, właściwie przerzut na narożnik pola karnego. Na drugą stronę, tam jest Pawlas. Pawlas kontra Kun. Pawlas, przeszła piłka, Pawlas nie przeszedł. Bardzo dobre zachowanie Dominika Kuna. Bardzo znamienne będzie tutaj pierwsze 15 minut drugiej połowy, gdzie katowiczanie na pewno ruszą do przodu i żeby tutaj widzewiacy byli dobrze ustawieni w obronie i szukali swoich okazji do strzelenia drugiej bramki z kontry, bo myślę, że tak się ustawi to spotkanie w tych pierwszych 15 minutach drugiej połowy. Na pewno wielu trenerów powiedziałoby, że trzeba te pierwsze 15 minut po zmianie stron przetrwać. Trzeba być silnym, trzeba być wytrwałym, by tę nawałnicę tuż po pierwszym gwizdku w drugiej połowie sędziego głównego przetrzymać. I to będzie na pewno nastawiony na atak skład trenera Guraka. Przy piłce Jaroszek do prawej strony, tam jest Pawlis. Pawlas, przed nim był Wojciechowski, raz jeszcze piłka pod nogami Jaroszka, Szymczak wypchnięty przez Krystiana Nowaka, dobrze sobie Nowak poradził z napastnikiem rywali, raz jeszcze Jaroszek w środku pola, dopada do piłki Kun, Michalski, wydawało się, że był faulowany, gramy dalej, sędzia pokazuje przywilej korzyści, Guzdek, narożnik pola karnego, Guzdek chciał takim miękkim strzałem zaskoczyć Dawida Kudłę w kierunku drugiego słupka, kierował piłkę Bartosz Guzdek z narożnika pola karnego, prawą nogą z lewej strony. Ostatecznie zatrzymała się futbolówka na głowie jednego ze stoperów z Katowic. Od autu zaczną widzewiacy. Sporo naszych zawodników w czerwonych koszulkach pojawia się w okolicy bramki Kudły. W polu karnym jest ich pięciu. Dochodzi na razie Daniel Tanżyna gdzieś w okolice 16 metra. Jak wznowimy od autu? Nie kwapią się widzewiacy, żeby podejść. Gdzieś tam w oddali Marek Hanusek chce się pokazać do gry Kunowi. Do Czecha właśnie zagranie. Hanusek, lewa strona boiska. Hanusek, przy nim Błąd, kółeczko jedno, nie ma drugiego, odegranie do Krystiana Nowaka, z tyłu też jest Stępiński. Rozciągają szeroko widzewiacy swoje ustawienie, przy jednej linii bocznej Zieliński, przy drugiej Kun. Rozegranie do środka, do Michalskiego, dzięki temu rozejściu się naszych wahadłowych zrobiło się dla Mateusza miejsce między zawodnikami formacji pomocy rywali. Teraz długi przerzut, Zieliński przy piłce. Karol Danielak, prawa strona pola karnego, Danielak, wstrzelenie piłki w okolice Gustka, górą Janiszewski w tym starciu, ale jeszcze mamy piłkę. Letniowski, teraz już Hanusek, raz jeszcze Paweł Zieliński, dopiero do niego dopadnie rywal, Zieliński wrzucił, ale na pierwszego, piłka znowu wybita przez Katowiczan przed pole karne i teraz to zawodnicy GKS-u będą mogli ruszyć z akcją. Błąd, przy nim jest Krystian Nowak, nie faulował, Błąd sugerował sędziemu Urbanowi, że był uderzony łokciem w twarz, ale to było przypadkowe raczej starcie i przede wszystkim Krystian Nowak po prostu nie przekroczył przepisów. Guzdek teraz bardzo ambitnie z Rogalą. Guzdek pokazał swoją siłę. Guzdek wywalczył piłkę mimo dwóch rywali. Guzdek nie ma faulu, pokazuje sędzia Urban. W polu karnym był już Karol Danielak. To on, wydawało się na początku, że był faulowany, ale przeskoczył nad nogą jednego z rywali i ostatecznie tego kontaktu zdaniem sędziego Urbana nie było. No lubi grozić palcem sędzia Urban, ma ten taki gest machania tym jednym panuszkiem wszystkim zawodnikom dzisiaj zgromadzonym na boisku na murawie przy Alei Piłsudskiego. Teraz z prawej strony GKS, ale świetnie ustawiony był Dominik Kun, przecina ten przerzut do Pawlasa. Raz jeszcze Pawlas z Kunem, bowiem utrzymał się Pawlas przy piłce. Dośrodkowanie, lewa noga, był Daniel Tanżyna, wyjaśnił całą sytuację, wybił piłkę przed pole karne. Daniel Tanżyna, żelazna głowa łódzkiego Widzewa w defensywie. W pierwszej połowie wygrał chyba wszystkie pojedynki główkowe, w drugiej połowie rozpoczął tak samo jak zakończył pierwszą połowę, czyli celną główką. Uciekła piłka poza boisko i tutaj będziemy mieli rzut rożny. Do piłki już zmierza Adrian Błąd. Do piłki zmierza Błąd, pole karne Widzewiaków z sześciu graczy z Katowic. Na razie nawet pięciu, ale znowu coś się wydarzyło przy linii bocznej boiska. Znowu jakiś sygnał od sędziego technicznego dostał arbiter. Tym razem chyba tym niesfornym trenerem okazał się Janusz Niedźwiedź. Sięga do kieszeni sędzia Urban, będzie żółta kartka dla szkoleniowca łódzkiego Widzewa. Jeszcze oficjalnie nie została ona pokazana, jest jeszcze rozmowa wychowawcza
przy linii Janusz Niedźwiedź ukarany żółtym kartonikiem. No nie pozostał dłużny trenerowi Rafałowi Górakowi nasz szkoleniowiec. To raz, a dwa, no skoro trener rywa nie ma żółtą kartkę, to czemu nasz trener nie może mieć żółtej kartki? Mierzmy wysoko Widzewiak, trener Łódzkiego Widzewa. Dosyć długa rozmowa między arbitrem a naszym trenerem. Chyba rozmawiali o płynach na porost włosów. Może tak być. Obaj mają problemy z wyhodowaniem bujnej czubryny, albo po prostu taką drogę wybrali. Taki los dla siebie. Ale spójrzmy, co dzieje się na boisku. Rafał Figiel z prawej strony. Są Widzewiacy bardzo aktywni. A już chciał bardzo szybko wznowić grę Karol Danielak, ale to od autu zawodnicy z Katowic będą grali. Jak już mówimy o tym poroście włosów, no to faktycznie, jak tak zerkam gdzieś dookoła przez całe boisko, chyba tylko Janusz Niedźwiedź i sędzia Urban mają te takie świecące w tym sztucznym oświetleniu przy Alei Piłsudskiego głowy i zawodnicy ich drużyn raczej nie są zainteresowani właśnie takim układaniem włosów. Zresztą to jest może po prostu moda niepanująca aktualnie w Fortuna pierwszej lidze, jeśli chodzi o ten, z angielska mówiąc, hairstyle. Do tyłu muszą rozegrać zawodnicy z Katowic. Tu jest Dawid Kudła. Wychodzą wyżej Widzewiacy. Chcą wypchnąć katowiczan z własnej połowy. To się udaje, bowiem Kudła bardzo długo przytrzymywał piłkę, ale były dziury w tym ustawieniu Widzewiaków. Skorzystał z jednej takiej bramkarz GKS-u, Rogala z lewej strony. Przy nim Patryk Stępiński, Rogala z Figlem. Figiel wypchnięty przez Michalskiego. Musi szukać podania takiego przez dwie linie. Zorientował się w tym wszystkim Marek Hamusek. Chciał szybko uruchomić Michalski Gustkę, ale niecelnie podał. Pokazuje Hanusek, byłem do gry, można było zagrać jeszcze krótko, można było więcej z tej akcji wyciągnąć. Spokojnie Mateusz następnym razem, ale nie mamy czasu na żadne dygresje, bowiem znowu ruszają Katowiczanie. Sanocki na 16 metr, to błąd na 16 metrze, właśnie jest błąd. Zablokowany jego strzał przez Tanżynę. Raz jeszcze Sanocki, lewa strona pola karnego, Sanocki. Przy nim Zieliński chowa ręce za plecami, jakby chciał mu pokazać, nie możesz się spodziewać niczego złego ode mnie. Teraz strzał, taką półprzewrotką, nawet nie wiem jak określić to, co właśnie zdarzyło się w polu karnym Widzewa. Adrian Błąd składał się do uderzenia z bardzo trudnej pozycji, dośrodkowywał Rogala, gdzieś w kierunku drugiego słupka, tam był i Danielak, i Tanżyna, żaden z nich Błąda nie pokrył. No i dużo szczęścia mieli Widzewiacy, że Błąd w światło bramki nie trafił. Reszka nie musiał interweniować. Sytuacyjne uderzenie Adriana Błąda, piłka po koźle, ale Konrad Reszka tutaj w bramce pilnował tej piłki, czy ona przypadkiem nie będzie spadała mu gdzieś za plecy, był dobrze ustawiony. No ona przeleciała ponad poprzeczką i teraz Paweł Zieliński rozpoczyna kolejną akcję Widzewiaków. Danielak, Zieliński, prawa strona boiska. Bardzo ostre wejście, faulowany był Zieliński, niby mieliśmy piłkę przy nodze, ale bardzo nieprzyjemne to było zagranie Sanockiego. Zieliński chciał się zatrzymać, a Sanocki leciał dalej na pełnej prędkości z dwiema nogami do przodu i w tę postawną nogę Zielińskiego trafił. Utyka delikatnie Paweł Zieliński, wydaje się, że będzie w stanie kontynuować grę. No bardzo brzydkie, bardzo niebezpieczne to było zagranie. Trochę się dziwię, że nie powędrowała ręka sędziego Urbana do kieszeni, bowiem mogła, jak najbardziej mogła, mógł sędzia dzisiejszego spotkania ukarać Sanockiego żółtym kartonikiem, no ale to już historia, to już nieważne. Od rzutu wolnego będzie zaczynał Juliusz Letniowski, ale poczeka najpierw na sygnał arbitra. Odmierza kroki sędzia Urban, żeby ustawić jednoosobowy mur GKS-u Katowice w odpowiedniej odległości od piłki. Letniowski poprawił sobie jeszcze futbolówkę, delikatnie ją też przesunął. Zawodnicy lubią takie triki, takie drobne sztuczki zagrania w stylu cwaniackim i właśnie takim czymś popisał się Letniowski. Może właśnie dlatego ten mur nie będzie dobrze ustawiony. Nie spodziewam się strzału bezpośredniego z tego sektora boiska. Letniowski. Dużo Widzewiaków w polu karnym, dużo także zawodników z Katowic. Letniowski. Wydawało się, że górą w tym wszystkim będzie Kudło, ale jeden z obrońców pomógł mu piłkę wyekspediować poza pole karne. Jeszcze Widzewiacy, jeszcze trochę zamieszania w okolicach szesnastki gości. Hanusek, dużo walki, jest błąd przy piłce, przy nim Letniowski, przy nim Hanusek. Błąd poradził sobie także jego kolega z drużyny. Wyprowadzenie piłki w kierunku Szymczaka, z Szymczakiem ściga się Nowak. Przyjął sobie piłkę przy linii końcowej boiska, zastawia ją przed Szymczakiem. Nowak w narożniku, niczym Włodzimierz Smolarek, chociaż to nie jest ten moment meczu i to na pewno nie jest ten sam zawodnik. Od autu rozpoczną zawodnicy z Katowic. Rogala ma już piłkę w rękach. Pokazuje się do gry Szymczak, pokazuje się wzdłuż linii Adrian Błąd. Rogala nie ma ruchu, nie ma chęci do gry w zawodnikach z Katowic. Teraz pojawił się jeden z zawodników do rozegrania, to był Sanocki. Ale już Widzewiacy przy futbolówce. Stępiński świetnie dostrzegł w środku pola Letniowskiego. Bardzo dobra decyzja, bardzo duży spokój
Patryka Stępińskiego. Ruszają Widzewiacy z dynamiczną akcją. Z lewej strony Paweł Zieliński znów zamienił się wahadłami z Dominikiem Kunem. Danielak, Danielak dośrodkowanie zatrzymało się na głowie Kołodziejskiego. Będziemy mieli rzut rożny. Zobaczmy, co Widzewiacy wymyślili, jeśli chodzi o stały fragment gry. Zachwycaliśmy się na samym początku sezonu tymi wytrenowanymi schematami stałych fragmentów gry, które zaproponował tak niejako na dzień dobry, tak od wejścia do drużyny Janusz Niedźwiedź. Później jakby tego zagrożenia ze stałych fragmentów generowaliśmy trochę mniej. Zobaczmy, jak to będzie teraz. Tak, ale musimy tutaj wrócić do tej akcji. Mieliśmy piłkę w bocznym sektorze boiska na połowie Widzewa przy Chorągiewce. Szybkie przejście z fazy obrony do fazy ataku. Kilka podań i mamy rzut rożny dla łódzkiego Widzewa. Julek Letnioski krótko z Dominikiem Kunem. Dominik Kun do Julka Letnioskiego. Letnioski. I mamy 2-0! Juliusz Letnioski! Juliusz Letniowski, to nie był chyba strzał. To było takie wstrzelenie piłki w pole karne GKS-u Katowice. Kolejny raz nam się pokazuje Juliusz Letniowski w fantastycznym stylu w tym spotkaniu. Fantastycznie rozegrali to Widzewiacy. No niejako wybłagałem to, żeby ten stały fragment gry nas zaskoczył pozytywnie i zaskoczył negatywnie zawodników z Katowic. Letniowski do Kuna z rzutu rożnego. Obiega, Kun dogrywa do Letniowskiego. I potem Letniowski z 16 metra takim delikatnym strzałem w kierunku długiego słupka bramki Kudły. No ja nie wiem, jakim cudem ta piłka przeszła przez właściwie wszystkich zawodników obecnych dzisiaj na boisku poza Konradem Reszką. Letniowski strzelił mimo spokojnie kilkunastu zawodników i GKS-u i Widzewa w polu karnym stłoczonych. Piłka nie otarła się o żadne inne nogi niż noga Juliusza Letniowskiego i trafiła prosto do bramki Dawida Kudły. Mamy 2-0, kompletnie nas zaskoczył ten gol, bo i ten strzał nie wyglądał na taki, który mógłby jakoś ukłuć, jakoś zaboleć zawodników z Katowic, a zabolał i bardzo dobrze ma boleć. 2-0 Widzew prowadzi z GKS-em. Co znamienne w tej akcji, to tutaj inteligencja naszych zawodników Julka Letniowskiego i Dominika Kuna, którzy zobaczyli, że obok nich jest tylko Adrian Błąd i mieli spokojne granie 2-1. I to rozegrali, to wykorzystali z narożnika pola karnego. Bardzo podobna bramka jak Daniela Tanżyny, tylko Daniela Tanżyny była w okienko. Tutaj poszedł taki szczurek, który minął wszystkich i obok Dawida Kudły wpadł do bramki. Świetne zawody rozgrywa na razie Juliusz Letniowski. Asystant przy bramce Bartosza Głustka, chociaż de facto też to był strzał. Teraz bramka już bez cienia wątpliwości na konto Juliusza Letniowskiego. Mamy 2-0 i katowiczanie z tego planu na drugą część spotkania już chyba nie mają za wiele. Liczyli na to, że szybko uda im się doprowadzić do wyrównania, doprowadzić do remisu tutaj w sercu Łodzi, a dostali drugiego gonga. Mamy 58 minutę meczu, widzę, wprowadzi 2-0. No i teraz GKS jest pod ścianą. Ja wiem, trener Michniewicz zwykł mówić, że 2-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik, że możesz jeszcze wszystko odwrócić i wszystko się może zdarzyć. I nadal mamy ten respekt przed rywalami. Natomiast Widzew dzisiaj po prostu gra dobrze. Widzew gra skutecznie. Co mieliśmy, to zamieniliśmy na bramkę i to może się podobać i kibicom, i samym zawodnikom, i sztabowi szkoleniowemu, a na pewno nie podoba się to GKS-owi Katowice. Najprawdopodobniej trener Niedźwiedź uczulił naszych zawodników na to, żebyśmy uważali w tych pierwszych 15 minutach na ataki katowiczan i szukali właśnie swoich okazji do strzelenia bramki, żeby uspokoić trochę to spotkanie. I 56 minuta, mamy 2-0, uspokojone troszeczkę spotkanie. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, Czesław Michniewicz mówił o tym wyniku 2-0, że to jest najgorszy wynik dla piłkarzy. Wydaje mi się, że najgorszy to jest 1-0 albo gdzieś tam kontaktowo 2-1, 3-2, bo wtedy jedna bramka może zmienić losy meczu. No tutaj mamy 2-0, praktycznie wszystko pod naszą kontrolą. Ustawieni jesteśmy dosyć dobrze. Daniel Tanżyna kolejny raz przerywa akcję GKS-u Katowice. Mateusz Michalski, środkowy sektor boiska. Marek Hanosek, teraz spokojnie do lewej strony Dominik Kun, który, tak jak powiedziałeś, zamienił się z Pawłem Zielińskim stronami. No i Julek Letniowski napędzający akcję Widzewiaków do przodu. Za każdym razem, kiedy Letniowski jest przy piłce na 30, 25 metrze od bramki, myślę, że już teraz katowiczanie będą wychodzili do niego wysoko. Nie będą dopuszczali do tych strzałów lekkich, nielekkich, celnych, niecelnych. Nieważne, Letniowski dzisiaj ma raz dużo szczęścia, a dwa po prostu gra w piłkę. Próbuje i z tego próbowania bardzo dużo wychodzi. Teraz przez Błąda faulowany Patryk Stępiński. Będzie mieli rzut wolny przy linii bocznej boiska. Już zaczęli Widzewiacy. Do Krystiana Nowaka, do tyłu zagrał Stępiński. Tanżyna, linia środkowa boiska, rozrzucenie do Kuna. Kun właśnie chyba przez to, że zamienił się z Zielińskim pozycjami, mógł przy tym rzucie rożnym taki czynny udział brać i czynny udział brać przy tej bramce Letniowskiego. Dość powiedzieć, że Kun zaliczył czwartą już w tym sezonie asystę właśnie dzięki tej fantastycznej bramce Juliusza Letniowskiego. Drugi gol Letniowskiego z dystansu, drugi gol naprawdę, naprawdę ładny, chociaż dużo, dużo też było szczęścia. Jakaś ręka boska niosła tę piłkę na wysokości kolan wszystkich zawodników zgromadzonych w polu karnym i doniosła ją aż do bramki Dawida Kudły. Teraz Letniowski się nam
rozkoku osił, dobre podanie do Daniela. Daniela 3-0! 3-0! Był spalony, nie 3-0. Muszę powstrzymać emocje i wy też musicie powstrzymać emocje. Marcin to aż na kolanach przysiadł, skurczył się o jakieś 20 cm z emocji. Ja się wcale nie dziwię. Fantastyczny pomysł Julka Letniowskiego. Takie podcięcie w dodatku zewnętrzną częścią stopy. Piłka do Karola Danielaka. Danielak z bardzo ostrego kąta po krótkim słupku zmieścił piłkę w bramce Dawida Kudły. No ale był na spalonym i ja tutaj nawet nie będę dyskutował z sędzią linowym. Faktycznie ta pozycja spalona była. Na boisku w drużynie z Katowic pojawi się Patryk Szwedzik. To jest zawodnik młodzieżowy. On zasila drużynę Rafała Guraka. Rafała Guraka, który musi szukać jakiegoś sposobu na wzmocnienie bloku ofensywnego. Na prawe skrzydło wędruje Patryk Szwędzik. To jest, tak jak powiedziałem, zawodnik młodzieżowy, czyli zawodnik z taką inwencją. Zawodnik taki, który ma jeszcze sporo do udowodnienia. Ale czekamy tutaj, wydaje mi się, że sędzia dostał sygnał od zwozu VAR, bo jeden z zawodników GKS-u Katowice będący po prawej stronie boiska, tam była chyba taka mijanka i sprawdzają, czy tam, aby na pewno był Danielak na pozycji spalonej. Przykucnąłem na kolanach, bo odpalił taką rakietę, jakiej dawno, dawno nie widzieliśmy. Ostry kąt, dał podladę, Kudła był bez szans. Jeżeli sędzia zdecyduje się na sprawdzenie tej sytuacji na monitorze warowskim i odgwiżdże na środek boiska, wskazując, że to jest trzecia bramka dla Widzewa, to powiem szczerze, bramka Stadiony Świata. Szapoba dla Karola Danielaka. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja zespołu arbitrów. Dzisiaj na warze Jarosław Przybył i Paweł Sokolnicki. Oglądamy sobie jeszcze powtórkę tej bramki. No faktem jest, że Karol Danielak przyłożył tak fantastycznie. Teraz rozumiem, teraz już wiem. To była siła odrzutu tego jego atomowego uderzenia, która posadziła cię na kolanach. Jeszcze mamy pertraktację, jeszcze mamy dyskusję. Tak jakby te dyskusje mogły jakoś wpłynąć na decyzję sędziego. No wydaje się, że minimalny spalony mógł być, ale zobaczymy. Sędziowie w barze będą mogli narysować sobie te mądre linie. My tych mądrych linii nie mamy i te mądre linie nam powiedzą, jak gramy, co gramy. Czy gramy od środka, czy rozpoczynamy od rzutu wolnego w polu karnym GKS-u Katowice. No ta decyzja, to podejmowanie tej decyzji w wozie VAR trwa bardzo, bardzo długo. Jest decyzja, był spalony od rzutu wolnego Dawid Kudła. Niestety 3-0 nie mamy, ale co się odwlecze, miejmy nadzieję, że się nie uciecze. Widzewiacy grają fajną piłkę w dzisiejszym spotkaniu i fajny, to jest dobre określenie na to, jak się dzisiaj czerwono-biało-czerwoni prezentują, chociaż dosyć kolokwialny i dosyć prosty. Teraz spójrzmy, bowiem pojawił się na boisku Szwedzik i już miał okazję wpisać się na listę strzelców. Trochę w tym wszystkim przypadku przebitki i prawie wyszedł sam na sam z Reszką, ale Reszka czujny uprzedził Szwedzika i wybił piłkę na aut. Bardzo dobrze Konrad dzisiaj jest dysponowany między słupkami bramki Widzewa. Te początkowe fazy, kiedy Stępiński miał do Reszki drobne pretensje, że mógł lepiej zagrać na przedpolu, trochę wyżej. Myślę, że teraz już Reszka czuje się bardzo swobodnie na boisku. Oby tej swobody nie było za dużo, ale miejmy nadzieję, że przede wszystkim będzie czyste konto naszego golkipera. Widzewiacy zaczęli od bramki. To jest obrazek, który lubimy oglądać. Dwa szybkie podania od razu dwóch zawodników miniętych samą wymianą piłki na jeden kontakt. I teraz Dominik Kun z lewej strony był faulowany, inaczej się tego chłopaka dzisiaj zatrzymać nie da. Wracając tutaj do Konrada Reszki, jest to chłopak, który czuje nasze widzewskie serca, gdyż sam wychowywał się na Widzewie, sam przeszedł wszystkie szczeble piłkarskiego rzemiosła w naszym klubie, kibicował łódzkiemu Widzewowi bardzo często pod zegarem i kiedy rozmawiałem z Konradem, zapytałem go: Konrad, jeżeli wskoczysz do bramki, Co będziesz czuł, jak będzie się grało? Strzelona piłka w pole karne przez Pawła Zielińskiego, tam był Bartosz Guzdek. Wiem, że to jest piękna historia, na boisku się dzieje tyle, że szkoda grać. Teraz chyba masz moment. Konrad powiedział mi: słuchaj, jeżeli wskoczę do bramki, będę się zachowywał jak prawdziwy Widzewiak. Ja zrobię wszystko, żeby piłka nie znalazła drogi do siatki. I Konrad dzisiaj to robi. Przypomnijmy sobie pierwszą połowę, kiedy miał 2-3 takie sytuacje, gdzie musiał się wykazać i on się wykazał. On stanął na wysokości zadania. Dowiadując się, ale... Z lewej strony Kun w polu karnym. Znowu muszę ci przerwać. Dobry strzał Dominika Kuna z ostrego kąta. Raz jeszcze sprawdzony Dawid Kudła. Wszedł Kun przez Wojciechowskiego. Wojciechowski nie nadąża nad naszym wahadłowym. Wszedł na lewym skrzydle i sobie świetnie z Wojciechowskim poradził. Oddał strzał prawą nogą w kierunku krótkiego słupka. Na posterunku był Kudła. Widzewiacy coraz aktywniej atakują bramkę. Teraz Hanusek w tym samym miejscu co Kun przed chwilą. Hanusek strzelił tym razem, Kudła raz jeszcze górą.
Wicewiacy coraz bliżej bramki na 3-0. Wydawało się, że już tego gola mamy na naszym koncie, ale jeszcze nie. Jeszcze Kudła panicznie broni bramki GKS-u Katowice. Gdzieś w okolicy okienka po krótkim słupku uderzył Marek Hanusek. Kudła jest dzisiaj jak wioska Galów w Asteriksie i Obeliksie. Już wszystko, wszystkie sfery boiska Wicewiacy podbili, ale ten Kudła nadal nie ustaje jak ta jedna wioska wojowniczych Galów. Galów tym razem z Katowic. Dawid Kudła dobrze dysponowany między słupkami gości. Musimy powiedzieć, że od momentu zdobycia przez Widzew drugiej bramki to praktycznie dominujemy w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła. I znowu Julek Letniowski z Dominikiem Kunem. Tym razem zorientowali się w zamiarach czerwono-biało-czerwonych katowiczanie. Nie udało się tego samego schematu, który dał nam bramkę na 2-0 rozegrać. Będziemy jeszcze mieli rzut z autu na wysokości pola karnego. Nie spodziewam się dalekiej piłki w wykonaniu Dominika Kuna, tym bardziej, że już nasi stoperzy pole karne gości opuścili raczej krótkie rozegranie. Jest Letniowski, jest Kun na plecach Letniowskiego, ten świeżo wprowadzony do gry Patryk Szwedzik. Kun mija jednego, dwóch rywali, Kun pod linią końcową boiska, Kun strzelił piłkę gdzieś w okolice 16 metra, nie było tam żadnego z Widzewiaków i Widzewiacy znów w ataku pozycyjnym. Konrad Reszka. Spokojnie w obronie, Widzewiacy wymieniają piłkę, nie kwapią się do ataku na stoperów katowiczanie, teraz ruszyli wyżej, Szymczak z błądem, jest Anżyna, Letniowski, klepią sobie Widzewiacy spokojnie, ustawiają takie trójkąty, intuicyjne wręcz, żeby wyjść spod pressingu, wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Teraz Hanusek do Danielaka, kolejne linie drużyny z Katowic minięte, zadowolony jest z tego, co widzi trener Niedźwiedź. Guzdek, wystawienie do Michalskiego, Michalski, gol Mateusza Michalskiego, ależ my gramy w piłkę, jak my gramy w piłkę, ja tutaj będę zaraz płakał z radości, gramy tak w piłkę, kochani, że to nie powinna być sobota, tylko środa, nie, to powinno być serce Łodzi, a jakieś Camp Nou, fantastyczna akcja Widzewiaków, o tym samym pomyślałem, widzewska tiki-taka, fenomenalne, piłka wyprowadzona ze swojej połowy, kilka podań, Bartek Guzdek wystawia ją Mateuszowi Michalskiemu, ale tutaj Danielak do Zielińskiego, prawa strona, Zielu rozejrzał się, z kim tutaj rozegrać, do Guzdka, Guzdek przyjął, odwrócił, Michalski lewa noga i Kudła mógł tylko rzucić się za piłką, bo sięgnąć nie miał jej możliwości. To jest, kochani, kosmos jakiś, to te gwiazdy, które dzisiaj świecą nad sercem Łodzi, bledną przy tym, jak świecą nam gwiazdy na murawie przy Alei Piłsudskiego. Bledną, bo takiego Widzewa ja za mojego życia jeszcze nie oglądałem. Trzymam teraz rękę na sercu lewą, bo w prawej dzierżę mikrofon, ale naprawdę, naprawdę nie dane mi było przez całe 22 lata życia oglądać Widzewa tak grającego w piłkę, takiej akcji w wykonaniu zawodników czerwono-biało-czerwonych. Przez całe życie nie widziałem i to jest moment, w którym jest się dumnym z tego, że jest się Widzewiakiem. Moment, w którym na tablicy w meczu z GKS-em Katowice, z rywalem, z którym Widzewiacy mierzą się od lat, z rywalem, z którym gramy po raz 59, prowadzimy 3-0. Fantastyczny mecz czerwono-biało-czerwonych, a ta akcja okrasza nam to spotkanie w sposób niebotyczny. Mi brakuje słów w tym momencie na to, by opisać, co przed chwilą zobaczyliśmy w sercu Łodzi. Fantastyczne rozegranie. Widzewska tiki-taka, widzewska Hiszpania, widzewskie wyjście spod pressingu. Ja chciałbym mówić, że to jest ten widzewski futbol i ja już będę z pełną świadomością mówił, jeśli ktoś tak będzie grał, to nie będzie grał jak Barcelona, nie będzie grał tiki-taki, będzie grał jak Widzew Janusza Niedźwiedzia. Ale to jest widzewska tiki-taka, ale zauważmy, że przy barcelońskiej tiki-tace to była czysta finezja, czysta technika, a tutaj mamy tę technikę pod wartą walką, ambicją, jeździmy wślizgami, widzimy Dominika Kuna, widzimy Mateusza Michalskiego, przed chwilą widzieliśmy Krystiana Nowaka, który wygrywa pojedynek, wybiera piłkę wślizgiem, później ułańska fantazja, polot i fantazja u Krystiana Nowaka, zewnętrzniakiem na 30 metrów już próbuje grać, coś co u obrońców jest bardzo rzadko spotykane, taktyczne, techniczne nowinki Janusza Niedźwiedzia dają tutaj efekt. I oby ten efekt widzewski trwał jak najdłużej. Letniowski teraz dośrodkowanie w pole karne. Mamy chrapkę na czwartą bramkę. Miał chrapkę na gola Daniel Tanżyna. Od bramki rozpocznie Kudła. W międzyczasie dwie zmiany trenera Guraka. On jeszcze takim ostatkiem sił próbuje porwać swoich zawodników do walki, ale ta trzecia bramka posadziła Guraka na chwilę na ławce rezerwowych. Dopiero teraz szkoleniowiec gości podniósł się i zaczyna dreptać w tym prostokącie dla niego przeznaczonym, ale no jest zatroskana jego mina. Ja to widzę nawet, kiedy on jest do mnie odwrócony plecami, że nie jest
zadowolony z gry swoich podopiecznych, nie jest zadowolony z tego wyniku, który na telebimach widzi. Obróci się w lewo, ma jeden telebim, obróci się w prawo, ma drugi telebim. No jak obróci się za plecy, to widzi niemrawe miny swoich kolegów ze sztabu szkoleniowego. GKS przegrywa w Łodzi 0-3. Pomocy fizjoterapeuty, pomocy medycznej będzie potrzebował Daniel Tarzyna. Miejmy nadzieję, że nic złego się nie stało. Korzystając z okazji, mówiłem, że była podwójna zmiana w szeregach GKS-u Katowice. Na boisku pojawili się Arkadiusz Woźniak i znany z występów w Elanie Toruń Filip Kozłowski. Trener Górak zabrał z Torunia Kozłowskiego do Katowic, licząc na to, że on będzie takim jego dodatkowym żołnierzem. Zobaczymy, co Kozłowski nam tutaj w Łodzi będzie pokazywał. Ja nie spodziewam się za wiele. Widzewiacy teraz jeszcze, korzystając z tej przerwy medycznej, Tanżyny zbierają ostatnie dodatkowe polecenia od Janusza Niedźwiedzia. 20 minut do końca tego spotkania. Drugim zawodnikiem, który pojawił się na murawie, jest Arkadiusz Woźniak. Arkadiusz Woźniak to jest najbardziej doświadczony zawodnik Zagłębia Lubin. Przepraszam bardzo, GKS-u Katowice, który gro kariery spędził w Zagłębiu Lubin. Ma 169 spotkań rozegranych na poziomie ekstraklasy. To jest zawodnik bardzo doświadczony, zawodnik grający do przodu i to jest jeden z trzech zawodników GKS-u Katowice, który w tym sezonie zdobył dla swojej drużyny dwie bramki. I to jest zawodnik, na którego będziemy musieli w tych ostatnich 20 minutach uważać. Nie zanosi się na boisku na to, że widzewiacy stracą jakąś bramkę. GKS jest już trochę stłamszony. Nie ma dużo ochoty do gry w zawodnikach drużyny gości. Ja nie wiem, czy tak działa ta 17-tysięczna publiczność zgromadzona tutaj w sercu Łodzi, ale stadion wypełniony po brzegi ogląda dzisiaj takie widowisko, dla którego warto o tej 20:30 przyjść, dla którego warto zarwać wieczór w piątek i dla którego warto być częścią tej czerwono-biało-czerwonej rodziny. Letniowski z piłką w środku pola do Zielińskiego. Nisko stoją Katowiczanie. Teraz do ataku, do wyższego pressingu ruszyli Błąd i Kozłowski. Michalski, Widzewiacy próbowali wyjść znowu szybkim podaniem do środka pola. Stępiński pokazuje kolegom, mamy czas, można spokojnie, ale był faulowany Jaroszek od rzutu wolnego na własnej połowie. Rozpoczną Katowiczanie. Już nawet zaczęli konstruować atak pozycyjny. Widzewiacy już teraz tylko mogą patrzeć, co zrobi rywal. Czekać na kolejne okazje do ukąszenia przeciwnika, na kolejne okazje do pokonania Dawida Kudły. Teraz taka niemrawa wrzutka w kierunku świeżo wprowadzonego Arkadiusza Woźniaka. Oczywiście nie znalazła adresata, znalazła Patryka Stępińskiego. Gdzieś się pomyliły te adresy na poczcie dogrywającemu Rafałowi Figlowi. No i to Widzewiak przeciął to dośrodkowanie. GKS Katowice wygląda w tej chwili jak bokser, który jest po drugim knockdownie, gdzieś wyszedł dopiero ze swojego narożnika, bardzo oszołomiony, ale próbuje utrzymać się na nogach, próbuje dokończyć to spotkanie. 3-0, 3 knockdowny i Widzew ma wszystko pod swoją kontrolą. Nie zanosi się na to, że GKS Katowice będzie dzisiaj jak Rocky i po trzech knockdownach, czwartym, piątym będzie w stanie się podnieść i odwrócić losy tego starcia. Nie zanosi się na to kompletnie. To nie jest ten film, to jest zupełnie inna bajka. Bajka tutaj w sercu Łodzi. Dośrodkowanie teraz prosto w ręce Konrada Reszki. Reszka spokojnie pokazuje kolegom, mamy czas, chłopaki, rozpoczynamy akcję od własnej bramki. Podanie do Pawła Zielińskiego. My za chwilę dowiemy się, ile nas jest dokładnie w sercu Łodzi, jeśli chodzi o czerwono, biało, czerwony. 17091 kibiców. To fantastyczne widowisko może oglądać na żywo. Ci, którzy nie mogą, mogą korzystać z relacji Polsatu Sport, mogą korzystać z naszej relacji tutaj Widzew FM i dla Widzew TV. I myślę, że korzystają, bo nie da się inaczej tych emocji przekazać niż tak pozytywnie jak my dzisiaj. Po prostu Widzew wygląda dobrze. Widzew pokonuje na razie GKS po tych 74 minutach bardzo pewnie. Nie zanosi się na zwrot akcji, nie zanosi się na trzęsienie ziemi. Zanosi się raczej na czwartą bramkę dla Widzewa. Juliusz Letniowski z rzutu rożnego zbiega do niego na krótkie rozegranie. Kun już wzbudził podejrzenia Błąda, który powędrował za naszym wahadłowym. Oj, nie chciał Błąd tego samego schematu, co przy drugiej bramce, ale jest inny schemat! Inny schemat! Patryk Stępiński na krótki słupek dośrodkował Juliusz Letniowski. Stępiński chciał tę piłkę przedłużyć w kierunku długiego słupka. Kudła znowu w fenomenalnym stylu broni bramki GKS-u Katowice. No gdyby nie tak dysponowany dzisiaj Dawid Kudła, to tutaj byłoby szaleństwo, na trybunach by było szaleństwo, na boisku by było szaleństwo. No i widzę, wyprowadził dużo, dużo wyżej niż tylko 3-0. Teraz trochę zamieszania w szeregach defensywnych łódzkiego Widzewa, ale wyjaśnia sytuację Nowak. Przy piłce już Paweł Zieliński, a powędrowała do Reszki, futbolówka
przy nogach naszego bramkarza. Widzew znowu spokojnie będzie próbował wyjść spod pressingu, ale trochę nonszalancko zagrał Zieliński. Trzeba być skupiony w tym ostatnim kwadransie, nie pozwolić Katowiczanom na nic więcej w tym spotkaniu. Dobre zawody gra Widzew. Nie róbmy, panowie, żadnej plamy, żadnej zadry na tym fantastycznym występie. Nie chcemy tu rysy na szkle przy piłce Katowiczanie. Odbiera futbolówkę fantastycznie Mateusz Michalski. Dobre zawody gra Michalski. Wreszcie w tym sezonie możemy powiedzieć, że prezentuje się Mateusz naprawdę nieźle. Zresztą dzisiaj ciężko wskazać jakieś słabe punkty w drużynie Widzewa. Może gdybym oglądał ten mecz na spokojnie, może gdybym usiadł do niego na chłodno i może usiądę do niego na chłodno po tych wszystkich wydarzeniach dzisiaj za jakieś 2-3 dni, to ocenię to spotkanie zupełnie inaczej. Na razie tych błędów, tych słabych punktów, słabych ogniw w łańcuchu Widzewa nie widzę, a widzę tylko łańcuch podań cały czas przed oczami. Zamykam oczy i jakbym śnił o tej fenomenalnej akcji na 3-0. Adrian Błąd teraz, ruszają Katowiczanie, lewa strona, jest Kozłowski, przy nim Nowak. Nowak, odegranie do Rogali, Rogala poszedł na obieg, Rogala to środkowanie, bardzo ostra cięta piłka, przeleciała gdzieś 3 metry od bramki Konrada Reszki, no ale nie znalazła głowy kolegi z drużyny, brakło centymetrów, no i przede wszystkim dobrze dla Widzewiaków, że tych centymetrów brakło. Od autu rozpoczniemy my, na wysokości własnego pola karnego. Każda akcja w ofensywie Widzewa znamionuje wysoką klasę naszych zawodników i robi duże spustoszenie wśród obrońców i bramkarza GKS-u Katowice. Napędzamy każdą akcję ofensywną i każdą akcję ofensywną staramy się zakończyć strzałem. Mieliśmy tutaj wcześniej wrzutkę Julka Letniowskiego, kolejną kapitalną wrzutkę Julka Letniowskiego wprost na głowę Patryka Stępińskiego, który był na krótkim słupku. Jego uderzenie obronił jeszcze Kudła, ale mam nadzieję, że Patryk, który utrzymuje cały czas wysoką formę, jeszcze zdoła się wpisać na listę strzelców w tym sezonie chociaż kilka razy. No właśnie, Patryk Stępiński to nie jest zawodnik, który przed tym sezonem słynął ze zdobywania bramek. Powiem więcej, on tych bramek po prostu nie zdobywał. Teraz ma igola, ma dwie asysty już w trwającej kampanii 2021-2022. Trochę ryzykowne podanie Letniowskiego na wszerz boiska, ale nie zorientował się błąd. Piłka dotarła ostatecznie do Tanżyny. Tanżyna, on już z Górnikiem Polkowice się zapędził tak do ataku. Tym razem faulował Jaroszka i od wyrzutu wolnego rozpoczną Katowiczanie. Stępiński jest, myślę, jednym z głównych beneficjentów przyjścia do Widzewa trenera Janusza Niedźwiedzia. Znalazł dla Stępińskiego zastosowanie Niedźwiedź bardzo dobre. Myślę, że obok Dominika Kuna to właśnie Stępiński jest tym, który na zmianie szkoleniowca w łódzkiej drużynie zyskał najwięcej. Ci dwaj zawodnicy błyszczą, ci dwaj zawodnicy odkryli w sobie pokłady nieznanych do tej pory umiejętności i ci dwaj zawodnicy na chwałę Widzewa grają naprawdę, naprawdę dobrze na początku tego sezonu. Wydaje mi się, że także bardzo znamienne jest to, że zmiana ustawienia całej drużyny spowodowała to, że Patryk Stępiński, tak jak i pozostali zawodnicy, którzy byli w Widzewie w poprzednim sezonie, znaleźli dla siebie nowe pokłady nadziei, nowe pokłady energii i nowe pokłady umiejętności piłkarskich, które posiadają, o których możemy się przekonać we wszystkich praktycznie spotkaniach. Nawet w tym przegranym spotkaniu w Gdyni, gdzie pierwsze 20 minut to było niesamowite wow w wykonaniu Widzewa. No później niestety ta bramka stracona do szatni na 1-1 spowodowała to, że ta gra nam się troszeczkę w drugiej połowie posypała. Ale zobaczmy dzisiaj. Pierwsza połowa, możemy powiedzieć, że GKS Katowice szukał swoich szans, tak? Mieliśmy w bramce Konrada Reszkę, który interweniował kapitalnie. Mieliśmy zawodników, którzy nie dopuszczali do jakichś groźniejszych sytuacji dla przeciwnika. Przychodzi 45. minuta i my strzelamy bramkę do szatni i ustawiamy sobie to spotkanie. Nie pozwoliliśmy rozwinąć skrzydeł Katowiczanów w pierwszych 15 minutach drugiej połowy. Co więcej, to sami strzeliliśmy drugą bramkę, uspokoiliśmy to granie. Za chwilę poprawiliśmy trzecią nieuznaną po strzale Danielaka, tak? I za chwilę mamy bramkę Michalskiego, mamy 3-0 i zobaczmy, no Katowiczanie nie mogą się otrząsnąć z tego. Oni już tutaj dzisiaj nic wielkiego nie zrobią. To jest trochę tak, jakby łodzianie słuchali naszego komentarza w pierwszej części spotkania. Powiedziałeś, spróbujmy z dystansu i de facto trzy bramki nam padły po uderzeniach z dystansu. Pierwsza po uderzeniu Juliusza Letniowskiego odbiła się jeszcze od nóg Bartosza Dustka. To było 1-0. Potem kolejne uderzenie Letniowskiego już znalazło drogę do bramki bez pomocy kolegi z drużyny. Ale spójrzmy, widzę znowu Danielak z dystansu. Pomylił się o 2-3 metry. Nie trafił światło bramki. Będzie potrójna zmiana w drużynie łódzkiego Widzewa. Do wejścia przygotowani Montini, Mucha i Becht. Aż trzech zawodników zmienimy. Schodzi z murawy Michalski. Zejdą jeszcze dwaj zawodnicy Widzewa. Podwójna zmiana w międzyczasie w szeregach drużyny z Katowic. No dużo roszad nam się w tej 80. minucie pojawia. Opuszcza boisko także Juliusz Letniowski. Nie ma Michalskiego, nie ma Letniowskiego. Strzelcy bramek dostali standing ovation od Janusza Niedźwiedzia, ale przede wszystkim
od kibiców zgromadzonych dzisiaj w sercu Łodzi. Murawę opuszcza także grający do tej pory z numerem 17 zawodnik łódzkiego Widzewa Bartosz Kustek. Na jego miejsce pojawia się do gry Mattia Montini. Włoch będzie mógł tutaj jeszcze spróbować pokazać swój kunszt. Papiery na granie ten zawodnik ma jak najbardziej. Zobaczymy, czy potwierdzi nam to też w dzisiejszym spotkaniu. Na trybunach zabawa, ciuchcia w lewo, w prawo. Cztery trybuny w sercu Łodzi szaleją. Ja się wcale nie dziwię. 3-0. Tylko cichy sektor gości, którzy siedzą też załamani. Może tam próbują gdzieś tam poklaskać sobie, ale to jest chyba... To są oklaski dla zawodników Widzewa, tak mi się wydaje. Oni już są pogodzeni z tym, że ich zawodnicy nic więcej dzisiaj tutaj nie osiągną na stadionie łódzkiego Widzewa przy Piłsudskiego 138. Oni biją brawo naszym zawodnikom. Jeśli i robią zupełnie co innego, to ja nie wiem w ogóle, jaki oni mecz oglądają. W tym momencie można się zakochać w Widzewie. To jest mecz, który pozwala kolejnym pokoleniom młodych Widzewiaków na to, by być dumnym ze swojej drużyny. Przy piłce Kozłowski, znowu w ataku GKS Katowice. Jeszcze w tych ostatnich 10 minutach zawodnicy trenera Guraka chcą wpisać się na listę strzelców. Chcą zdobyć choćby honorową bramkę. Nie wiem, więcej to ich chyba w tym spotkaniu stać nie będzie. Teraz Figiel strzelił piłkę w pole karne. Właściwie nie w pole karne, prosto w koszyczek Konrada Reszki. Spokojnie nasz golkiper. Nie ma pomysłu, nie ma ruchu, nie ma jakiejś takiej twórczej inwencji w atakach. Nie ma GKS-u Katowice. W ogóle. Po prostu powiedzmy sobie to otwarcie. Nie ma GKS-u Katowice na boisku w tej chwili, chociaż jest jeden zawodnik, który wszedł przed kilkoma sekundami na boisko w barwach żółto-czarnych. Jest to były zawodnik Widzewa Piotr Samiec-Talar. On będzie się chciał przypomnieć kibicom, będzie chciał pokazać kibicom łódzkiego Widzewa, że to, że nie został w naszym klubie, że to był błąd. Chociaż jeden błąd już szedł z boiska. Błąda już na boisku nie ma, jest Samiec-Talar. No zobaczymy, czy błędem było wypożyczenie przez GKS Katowice Samca Talara ze Śląska Wrocław. My już coś takiego zrobiliśmy w tamtym sezonie. Wy możecie oceniać, jak to wypożyczenie przebiegło. Więcej chyba Piotrek pokazywał się jednak nawet w drużynie rezerw niż w tej pierwszej ekipie łódzkiego Widzewa. Fantastycznie grają dzisiaj Widzewiacy. Kolejny raz po obwodzie wymieniają piłkę. Spokojnie, bez jakiegoś większego ryzyka, bez ścisłej asysty zawodników z Katowic. Widzewiacy mogą sobie futbolówkę od jednego do drugiego podawać. Jakby to powiedział Jacek Gmoch, to jest gra w stylu ja do mnie, ty do mnie. No i faktycznie tak grają Widzewiacy. Wszystko się lepi, wszystko wygląda bardzo dobrze. Klei się tak, jakbyśmy chcieli. Becht, narożnik pola karnego, lewa strona boiska, przy nim Wojciechowski. Wojciechowski, który tego spotkania ma już serdecznie dosyć, bowiem Kun nim tak motał przez całe 83 minuty, że Wojciechowski... Ale jeszcze nie ma dosyć Bechta. No, Bechta jeszcze z Bechtem się Wojciechowski nie mierzył. Wprowadzić takiemu zmęczonemu Wojciechowskiego, niezmęczonego młodzieżowca Filipa Bechta, no to jest naprawdę rozwiązanie iście szatańskie. Taki pomysł, żeby Wojciechowskiemu życie uprzykrzyć miał Janusz Niedźwiedź. Na boisku pojawi się jeszcze jeden zawodnik, Daniel Villanueva, gotowy do zmiany, ale zanim to Widzewiacy koronkową akcję Montini strzelił prosto w ręce Dawida Kudły. Kolejny strzał z dystansu Widzewiaków, kolejny strzał w światło bramki. Ja chciałbym zobaczyć statystyki, powinienem sam sobie liczyć te strzały, ale... Nie miałbyś tylu palców u ręki, musiałbym ci pomagać. U jednej ręki nie, w drugiej mam mikrofon, no musielibyśmy z Marcinem na zmianę celne strzały liczyć. No teraz stres chyba, nie wiem, może presja w zawodnikach z Katowic spowoduje, że te dogrania, nawet najprostsze, stają się najtrudniejsze. Widzewiacy po prostu dzisiaj na boisku przy Alei Piłsudskiego dominują, nie dają katowiczanom dojść do głosu i nie jest przesadą tą, co Marcin powiedział, że dziś GKS-u Katowica, szczególnie w tej drugiej połowie, na boisku przy Alei Piłsudskiego nie ma. Schodzi z boiska Karol Danielak. Podziękujmy mu szczególnie za tę bramkę. Bramkę nie uznano mu ostatecznie. Potencjalnie na 3-0. Bramkę, w której no, naprawdę zachował się jak rasowy snajper z ostrego kąta. Przyłożył z całej siły atomowe uderzenie pod poprzeczkę bramki Katowiczan. Teraz zmienia Danielaka Daniel Villanueva i to Hiszpan będzie się starał w tych ostatnich 7 minutach jeszcze pomóc Widzewiakom. Oni nie potrzebują żadnej pomocy, ale Villanueva chce się po prostu pokazać trenerowi Niedźwiedziowi. Pokazać, jestem do gry, jestem gotowy, chcę być częścią tego superowego kolektywu. Jakże ciężkie zadanie będzie przed realizatorami i wszystkimi prowadzącymi dzisiejsze spotkanie Widzewa z GKS-em Katowice, żeby wybrać trzech zawodników, wśród których będzie ten jeden, który będzie zwycięzcą konkursu na najlepszego zawodnika dzisiejszego spotkania. Masz swoje typy, Antku? No te typy są. Ja na pewno nie będącego już na murawie Julka Letniowskiego bym wyróżnił. Wyróżniłbym Dominika Kuna. Teraz fantastyczne jego zagranie. Montini! Ależ Widzew gra w piłkę! No to jest fenomenalne, co się dzieje w sercu Łodzi.
krótkie podania w polu karnym rywali. Widzew gra na jeden kontakt z GKS-em Katowice. Widzew się bawi, Widzew wchodzi w pole karne GKS-u jak w świeżutkie, ale już takie lekko roztopione masełko, jak taki ciepły nóż w osełkę. Fantastycznie, no zachował się Kun fenomenalnie, zmylił figla, Montini przepuścił piłkę do Villanuevy. Villanueva ma ten instynkt, ma tę hiszpańską tiki-takę we krwi i widzewską tiki-takę też się wpisał. Dograł do Montiniego troszeczkę za mocno, Zagraliśmy trzema południowcami, Włochem, Portugalczykiem i Dominikiem Kunem, który kapitalnie przyjął sobie piłkę, uwolnił się spod opieki atakującego go obrońcy GKS-u Katowice i ta akcja, która mogła przynieść czwartą bramkę, ale ręce same składają się do oklasków. Wracając do naszej poprzedniej myśli, wymieniłeś Julka Letniowskiego, wymieniłeś Dominika Kuna, a trzecim według ciebie zawodnikiem, który powinien być nominowany do tej pierwszej trójki? No potrzebuję pomocy twojej, ewidentnie, nie mam nawet w ogóle pomysłu, gramy tak fajnie, że ciężko mi wytypować. Kogo ja mam czarnego konia tego spotkania i nie patrzę na to, że jest on w czarnej koszulce. Tak, mam na myśli tutaj Konrada Reszkę. Jest to nasz chłopak, który dzisiaj na 86. minutę zachowuje czyste konto, wchodzący do bramki w miejsce kontuzjowanego Kuby Wrąbla tuż przed samym rozpoczęciem tego spotkania i zachowuje się jak wyga. No teraz widzimy, piłka, świeca, wychodzi, łapie ją sobie w koszyk. Także to jest według mnie też jeden z men of the games. To jest na pewno pewny punkt drużyny łódzkiego Widzewa dzisiaj. Mało tych niepewnych punktów, ale zgadzam się z tobą. Reszka miał trudne zadanie przed tym meczem. Pojawił się w protokole meczowym w ostatniej chwili. Na boisko musiał wyjść za kontuzjowanego kolegę w ciężkiej sytuacji. Po raz pierwszy w tym sezonie gra w sercu Łodzi. Po raz pierwszy w tym sezonie gra w ogóle w Fortuna pierwszej lidze i radzi sobie naprawdę dobrze. W tyłach widzewiacy mogą czuć się spokojni. Ależ teraz my tutaj chcemy sobie pograć. Piętka za piętką. Montini tym razem nie znalazł Villanuevy. Hanusek zakłada pressing z Villanuevą właśnie. Montini podchodzi do prawej strony. I chcemy jak najszybciej odzyskać piłkę. Piłka dzisiaj widzę, jaką kompletnie nie przeszkadza. Wystraszyłem się przez moment, jak powiedziałeś, że ubrany w czerń, że nam pomógł trochę sędzia Urban, ale on nie pomagał, nie musiał. Nikt widzewiakom dzisiaj nie musiał pomagać. Sygnalizują spalonego widzewiacy, ale chorągiewka pozostaje w dole. Była próba strzału grającego z numerem 29 Patryka Szwedzika. Raz jeszcze GKS Katowice w okolicach pola karnego. Są już z prawej strony, tam jest też Daniel Tanżyna. Wypychamy. Zawodników z Katowic, nie chcemy stracić bramki w żaden głupi sposób, nie chcemy stracić koncentracji w tych ostatnich minutach tego spotkania. Rogala, dośrodkowanie, właśnie takiego Rogala wpuścił w pole karne, nie zdjęli tego ani widzewiacy, ani zawodnicy z Katowic. Leżą dwaj gracze w polu karnym, podnosi się szybko Piotr Samiec-Talar, ale jeden z widzewiaków poturbowany w tym starciu nadal leży na murawie. Jest to Daniel Tanżyna, wygrywający wszystkie główki w tym spotkaniu. Zderzenie między właśnie Dixonem a Piotrkiem Samcem-Talarem, no zdarzają się takie sytuacje w ferworze walki, ale widzimy, że Dixon podniósł już się, nie będzie chyba potrzebował żadnej pomocy medycznej. Sędzia, jako że została przerwana akcja, kiedy piłka była jeszcze w grze, nakazał Dixonowi opuścić boisko. Zobaczymy, czy tam będzie mu udzielana jakakolwiek pomoc przedmedyczna, ale znając Dixona, otrząśnie ręką koszulkę i powie: nie potrzebuję pomocy, wracam na boisko. Wydaje się, że po prostu potrzebował kogoś do pogadania, do podzielenia się tymi emocjami dzisiaj panującymi w sercu Łodzi, bo te emocje na pewno także targają piłkarzami, ale one dzisiaj są tylko pozytywne. Trzykrotnie taki pozytywny wystrzał adrenaliny mieliśmy i myślę, że możemy jeszcze mieć 3 minuty do końca, ale GKS Katowice w natarciu. Zieliński dwóch rywali miał na plecach, ale wybił piłkę bezpiecznie. Tam jest Montini bardzo ładnie powalczył o futbolówkę. Mucha, Montini, jesteśmy przy lewym sektorze boiska. Montini znalazł Hanusek, pobawił się Czech, przepuścił piłkę w kierunku Villanuevy. Villanueva widzi Hanuska, widzi także Pawła Zielińskiego na prawej stronie. Paweł Zieliński schodzi na lewą nogę do środka. Zieliński, był tam kolega z drużyny, jeszcze raz Zieliński. Mucha nie zabrał mu piłki, pozwolił dalej Zielińskiemu wbiegać w okolice osi boiska, ale Zieliński strzału ostatecznie nie oddał. No widzewiacy dzisiaj nie wydaje się, żeby mogli jakieś straszne rzeczy dzisiaj przeżywać. Wszystko jak w szwajcarskim zegarku nam chodzi. Może nawet tym południowym, tak jak powiedziałeś. To południowe trio Kun, Villanueva, Montini. Kun to na północy by sobie poradził. Na wschodzie, na zachodzie i gdzie tylko byśmy chcieli, to Kun. Na lewo, na prawo, w górę i Kun. Wszędzie jest Dominik, wszędzie jest nasz wahadłowy. Dzisiaj gra fantastyczne zawody. GKS Katowice, raz jeszcze w natarciu. Woźniak, lewa strona, on po zejściu błąda z boiska jest kapitanem drużyny z Katowic. Woźniak i bramka na 1-3.
dośrodkowanie w pole karne Konrada Reszki i GKS strzela bramkę na 1-3. Mamy trafienie honorowe w sercu Łodzi, mamy trafienie, które na pewno odziera defensywę łódzkiego Widzewa z tego fantastycznego wrażenia, które ona sprawiała przez pierwsze, nie boję się tego powiedzieć, 89 minut. W 90 minucie tracimy bramkę na 1-3. Oskar Rybka strzelcem gola dla gości. Pokazuje Konrad Reszka, spokojnie panowie, nic strasznego się nie stało, no ale nie będziemy mieli czystego kąta po tym meczu. Ten mecz jest fenomenalny. Pojawiła się ta rysa na szkle, o której mówiłem. Jest coś, czego nam brak, czego nie mamy, nie jak śpiewała Urszula, ale to 1-3, 3-1 właściwie. Bierzemy w ciemno, bo ten mecz, jeśli chodzi o konstrukcję akcji, jeśli chodzi o grę łódzkiego Widzewa, nawet przy tym momencie rozluźnienia, nawet w tej chwili, w której Widzew pokazał drobną słabość i po prostu zabrakło koncentracji nad naszym zawodnikom w końcówce, ten mecz i tak jest fenomenalny w wykonaniu czerwono-biało-czerwonych. Teraz Villanueva szybkim zwodem minął jednego rywala, został skasowany przez, wydaje się Kołodziejskiego, ale sędzia nie reaguje. Pierwsza była piłka, taką zasadę wyznał sędzia Urban. Villanueva raz jeszcze ostro potraktowany, tym razem przez strzelca gola Oskara Rebkę. Będzie rzut wolny 30 metrów do bramki Dawida Kudły. My sobie jeszcze raz oglądamy powtórkę. Woźniak, prawa rzutka, strona. Nie pilnowany między Tanżyną a Filipem Bechtem. Filip niby dobrze ustawiony, bo asekurował swojego zawodnika, którego miał za plecami, ale kapitalnie zagrana piłka przez Woźniaka. Tutaj trzeba oddać, że poszukał swojego partnera, który znalazł się między naszymi obrońcami. No, dołożył głowę i piłka tylko odprowadzona wzrokiem przez Konrada Reszkę, bo była zupełnie poza zasięgiem jego ramion. Na pewno ta bramka na konto Konrada Reszki nie wędruje. Na konto może Tanżyny, może trochę Bechta trafił. To trzeba oddać Woźniakowi idealnie między naszych defensorów z piłką. No i tam był Oskar Rebka, a nie żaden z Widzewiaków. Teraz my rozgrywamy rzut wolny. Mucha. No nie było to takie zagranie jak Juliusza Letniowskiego. Trochę brakło do poziomu Julka, którego już na boisku nie ma. Jest Patryk Mucha. Oni razem tworzą to 19-10. Teraz nie mogą pograć razem, bowiem Mucha właśnie w środku pola miejsce Juliusza zajął. Widzewiacy raz jeszcze od defensywy. W międzyczasie za Stępińskiego na boisku pojawił się Michał Grudniewski. On dostaje te minuty po tym drobnym urazie z początku sezonu. Grał Michał dobre zawody, dobrze wszedł w tę kampanię Fortuna pierwszej ligi, ale przytrafił się drobny uraz. Przytrafiło się też dużo szczęścia. Został Michał tatą. No a teraz może przez te ostatnie minuty reprezentować Widzew w meczu z GKS-em Katowice. On w miejsce grającego dobre zawody Patryka Stępińskiego. Widzewiacy z kolejnym atakiem. Wiedział bardzo dobrze Dominik Kun, gdzie szukać Filipa Bechta, ale wiedział też o tym jeden z defensorów GKS-u Katowice. Odzyskuje piłkę Mucha, był jednak faul. Faulowany w tym wszystkim, wydaje się, Jaroszek, i będziemy musieli raz jeszcze bronić się przed atakiem Katowiczan. Długa piłka na prawe skrzydło. Tam są rywale, tam jest Piotr Samiec-Talar. On wchodzi w pole karne. Na szczęście Kozłowski do piłki nie dopadł. Jeszcze trochę skupienia muszą Widzewiacy pokazać w tych ostatnich minutach, no bo nie oszukujmy się, to jest 3-1. Zostało już tylko kilka chwil z tych 4 doliczonych przez arbitra minut. Myślę, że maksymalnie minuta do końca tego meczu, a nadal w natarciu GKS Katowice. Trochę zaniepokojeni są kibice tym wyglądem ostatnich minut. Rozluźnili się Widzewiacy. Myślę, że niezłą burę dostaną od Janusza Niedźwiedzia w szatni za te momenty rozluźnienia w końcówce tego spotkania, bo gdybyśmy tutaj mieli zupełnie inny wynik, okej, pewnie by do tego rozluźnienia nie doszło, ale też mogłoby być zupełnie inaczej, jeśli chodzi o stres w końcowych minutach. Tak, mamy 2 bramki zapasu, a rzut rożny mają Katowiczanie. Dośrodkowanie w pole karne Widzewa. Jest tam Kozłowski, jest tam też Woźniak. Uderzył, ale bardziej to przypominało kiks niż strzał w kierunku bramki Konrada Reszki. Ostatnie 30 sekund tego spotkania. Konrad Reszka niespiesznie ustawia piłkę na linii pola bramkowego. Szanujemy już przede wszystkim tę piłkę, że staramy się jak najdłużej grać. Przydarzają nam się błędy. Później Filip Bek po lewej stronie, który nie zdążył ze swoim zawodnikiem, a tym zawodnikiem był Piotrek Samiec-Talar, który stworzył groźną sytuację. Z tego mieliśmy rzut rożny. Woźniakowi piłka przelała się na lewej nodze na zewnętrzną część stopy. No i cóż, 94. minuta na zegarze właśnie w tej chwili minęła. Czekamy na ostatni gwizdek arbitra. Koniec. I właśnie w tej chwili arbiter skończy spotkanie, w którym łódzki Widzew
pokonuje GKS Katowice 3-1 i wydaje mi się, że to jest taki najniższy wymiar kary. To jest niski wymiar kary, oczywiście szkoda tej bramki straconej w końcówce, ale nie oszukujmy się, to Widzew dzisiaj dominował. Widzew zagrał dzisiaj taki futbol, do jakiego się przychodzi na stadiony, ale nie na stadiony w Polsce. To nie był futbol godny Fortuna pierwszej ligi. Ja myślę, że Widzewiacy by się obrazili, gdyby powiedzieć im, że to był mecz Fortuna pierwszej ligi, szczególnie ta jedna bramka Mateusza Michalskiego na 3-0. No to jest po prostu dowód na to, że Widzewiacy dobrze czują się z piłką. Widzewiacy chcą grać w piłkę, chcą pokazywać futbol z innej planety, z trochę innego świata niż ten świat znany drużyną z zaplecza Ekstraklasy. Fenomenalnego spotkania byliśmy świadkami w sercu Łodzi. Fenomenalny mecz nam się tutaj zrobił z GKS-em Katowice. Oprawa kibicowska bomba. Można powiedzieć ze Zbigniewem Bąkiem, oprawa kibicowska top. I kibice gości byli, i piłkarze top. Wszystko top. 3-1 Widzewiacy wygrywają. Najpierw Letniowski w nogi Gustka, bramka zaliczona Bartkowi na 1-0. Później fantastyczne wykonanie rzutu rożnego, krótkie rozegranie Letniowskiego z Kunem. Kun wystawia Letniowskiemu na 16 metr. Letniowski sobie tylko znanym sposobem trafia na wysokości kolan, mijając piłką naprawdę wielu zawodników w polu karnym, trafia do bramki Dawida Kudły na 2-0. Później nieuznana bramka Karola Danielaka po fantastycznym podaniu Juliusza Letniowskiego. Ale też po kapitalnej akcji. Musimy pamiętać o tym, że Widzewiacy stworzyli tych kapitalnych akcji bardzo, bardzo dużo. I to właśnie wychodząc spod pressingu, wychodząc ze swojej własnej połowy, przechodząc z fazy obrony do ataku. To było znamionowało klasę wszystkich dzisiaj zawodników będących na boisku. Czy byli to zawodnicy podstawowej jedenastki, czy zawodnicy, którzy pojawili się w drugiej połowie, zmieniając zmęczonych kolegów. W skrócie z tego spotkania będziecie mogli obejrzeć mnóstwo akcji koronkowych. Akcję tę południową, jak powiedziałeś, Kuna Montiniego i Villanueva, akcję godną Ligi Mistrzów. Widzew, który grał naprawdę dobrą piłkę. Widzew, który dzisiaj mógł się podobać każdemu. Fanowi Widzewa, fanowi GKS-u, fanowi futbolu i nawet fanowi Fortuna pierwszej ligi, bo czasem trzeba to rozdzielać. Zadowoleni Widzewiacy. Już ukradła sobie pani Czernota Bojarska Juliusza Letniowskiego do wywiadu dla Polsatu. Ja się wcale nie dziwię. Juliusz Letniowski dla mnie fantastyczne zawody zagrał. Wcale się nie zdziwię, jeśli to on zostanie tym zawodnikiem meczu. Teraz jeszcze runda honorowa czerwono-biało-czerwonych po wszystkich czterech trybunach. Dookoła wędrują murawy przy Alei Piłsudskiego Widzewiacy i zasłużone brawa, zasłużone gratulacje zbierają od kibiców. Tutaj koło Pauliny Czarnoty Bojarskiej i Julka Letniowskiego pojawił się Łukasz Stupka, dyrektor sportowy łódzkiego Widzewa. Ja mam taki apel do dyrektora sportowego naszego Łukasza Stupki. Łukaszu, jest jeszcze drugi Letniowski. Radunia Stężyca, młodszy brat Julka. Popatrzmy na tego zawodnika. Prowadzony jest nomen omen przez swojego ojca Sebastiana Letniowskiego, z którym miałem przyjemność rozmowy przed rundą, kiedy rozpoczynaliśmy sezon, i Sebastian powiedział: będziecie mega zadowoleni z Julka Letniowskiego w barwach Widzewa. I tak się dzieje. Jesteśmy mega zadowoleni, że Julek tutaj jest. Julek mega jest zadowolony, że jest tutaj dla nas, dla wszystkich kibiców, i on chce swoją dobrą grą odpłacić to, że znalazł się przy Piłsudskiego 138. Bardzo dobrze, że się znalazł, i to faktycznie jest jeden z lepszych transferów tego minionego lata, ale tych transferów jest dużo. Można wyliczać sobie ten, tamten, kolejny. Fantastycznie to wyglądało dzisiaj na boisku przede wszystkim. No i cóż, pozostaje nam tylko podsumować, że w piątek będziemy się kładli spać, a może już nawet w sobotę będziemy się kładli spać. O ile będziemy się kładli spać. O ile w ogóle. Dzisiaj fantastyczne widowisko w sercu Łodzi nam zgotowali Widzewiacy. Gdzieś tam do tego meczu dołączyli Katowiczanie bramką honorową na 1-3, ale to Widzew dzisiaj świętuje. To cały stadion ma dzisiaj okazję do tego, by poczuć dumę, by uderzyć się w piersi i powiedzieć: tak, ja jestem za Widzewem, jestem za tą drużyną, którą dzisiaj mogliście oglądać w Łodzi i która dzisiaj zagrała takie zawody, że mucha nie siada. Panie Marcinie, mucha siada czy nie siada? Mucha? Żadna mucha nie siada. Żadna mucha nie siada, Patryk Mucha też nie siada i on też będzie starał się jak najwięcej w następnych spotkaniach Widzewowi dać. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście z nami w tym wspaniałym spotkaniu w sercu Łodzi. My się bawiliśmy świetnie, wynik powoduje, że ta zabawa będzie szampańska i nawet ta ramka honorowa nam tej zabawy szampańskiej nie zepsuje. Widzew po fantastycznym, bliskim galaktycznemu futbolowi, jeśli chodzi o realia Fortuna pierwszej ligi meczu, wygrywa z GKS-em Katowice 3-1. No i cóż, umacnia się na pewno na drugim miejscu w tabeli Fortuna pierwszej ligi. Sky is the limit, drogi Widzewie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Za spędzony razem czas, ten piękny, piątkowy, gwieździsty wieczór. Dziękuję Wam serdecznie. Marcin Łagiewski i Antoni Figlewicz. Trzymajcie się ciepło i śpijcie dobrze.
z nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků. Holba. Ryzí pivo z hor. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś.